Dzień dobry, witam Państwa przed monitorami komputerów bądź telewizorów na promocji online pierwszego tomu książki, która nosi tytuł Leksykon Bezpieki, kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-1956. I zanim przejdziemy do rozmowy na temat książki, chciałbym oddać głos prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, doktorowi Szarkowi. Proszę bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, niezmiennie miło państwa powitać na promocji pierwszego tomu Leksykonu Bezpieki 1944-1956. Serdecznie dziękuję autorom, dzięki którym ta publikacja się ukazuje. Instytut Pamięci Narodowej po to powstał, żeby wydawać takie książki. To jest nasze ustawowe zadanie. Gdy powstawaliśmy 20 lat temu, rozpoczynaliśmy działalność, naszym zadaniem było przejęcie archiwów aparatu bezpieczeństwa, jego zbadanie i spopularyzowanie tej wiedzy. I to robimy. I w ostatnich miesiącach ukazało się kilka ważnych publikacji, między innymi normatywy wywiadu Departamentu Pierwszego, normatywy Departamentu Trzeciego, a teraz Leksykon Bezpieki. Kilkadziesiąt nazwisk ludzi, którzy byli sowieckim narzędziem zniewalania Polski. Ludzi, którzy tworzyli struktury aparatu bezpieczeństwa w tym pierwszym okresie, w tym okresie najbardziej krwawy. To za tymi ludźmi są tysiące śmierci, ofiar, cierpień, jest zniewolenie Polski. Pokazujemy te życiorysy. Publikacja niezwykle interesująca, bo nie ograniczająca się tylko do przebiegu służby, ale pokazująca, skąd ci ludzie przyszli, jakie są im rodowody i co później robili, gdy zakończyli służbę w aparacie bezpieczeństwa. Dobrze, że ta książka się ukazuje. Pamięć o tych ludziach jest jednym z elementów też oddawania sprawiedliwości, bo ci ludzie nie stanęli przed sądem, a pozostawili wiele zła. Ta ciemna, czerwona, czarna strona systemu komunistycznego. Pierwszy tom, ale wkrótce będą tomy następne. Przed laty wielkie emocje społeczne i zainteresowanie wywoływał cykl wystaw Twarze Bezpieki, które pokazywane w całej Polsce. Dzisiaj te część tych twarzy aparatu kierowniczego bezpieki pokazujemy w tej książce. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pracę nad tą publikacją. Czekam na tom drugi, a za kilkanaście, może już tygodni, kolejna ważna publikacja z tego obszaru badań nad aparatem bezpieczeństwa, czyli kolejny już, ale w nowej edycji pod nowym kierownictwem redaktora naczelnego profesora Filipa Musiała, kolejny tom aparatu represji w Polsce Ludowej, niezwykle ważnego periodyku wydawanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezesowi za zabranie głosu. I szanowni państwo, myślę, że powoli już możemy przejść do dyskusji nad samą zawartością tego leksykonu. Wydaje mi się, że o ile tutaj pan prezes wcześniej wspomniał o wystawach prezentowanych w różnych miastach Polski, czy też tutaj sam od siebie dodam, że kilkanaście lat temu w IPN-ie opublikowano taki trzytomowe zestawienie nazwisk osób kierujących aparatem bezpieczeństwa właśnie przez cały okres PRL, od 1944 roku do końca PRL. O tyle ten leksykon jest krokiem dalej i myślę, że jest bardzo wartościowym narzędziem głównie dla badaczy. Przede wszystkim dla badaczy to są pełne biogramy,
na razie tylko, jeżeli dobrze pamiętam, 50 funkcjonariuszy w pierwszym tomie. Kolejne, jak już zostało wspomniane, są opracowywane. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym przedstawić tutaj uczestników naszego dzisiejszego spotkania. Zacznę od redaktorów tego tomu. Tutaj łączy się z nami zdalnie ze Szczecina Magdalena Dźwigał, która tutaj dołożyła bardzo dużo pracy i można jak powiedzieć, że no bez niej ten tom pewnie by jeszcze byłby opracowywany. Natomiast tutaj też wsparciem i tutaj duże zasługi właśnie poza panią Magdaleną pełni dr Witold Bagieński, który jak państwo wiecie jest wybitnym, może i najwybitniejszym w Polsce znawcą tematyki wywiadowczej, wywiadu PRL, ale też trzeba powiedzieć wprost, że jest też jednym z lepszych ekspertów, którzy mają generalnie bardzo duże pojęcie, ogarniają, można tak powiedzieć, może troszeczkę frywolnie, temat struktur i funkcjonowania aparatu represji w okresie PRL i tutaj właśnie ten duet wykonał bardzo dużą pracę, wspierał ich, zwłaszcza na ostatnim etapie prac nad pierwszym tomem i zresztą też jest autorem, więc tutaj Paweł Sztama, który jest naszym trzecim dyskutantem, też będzie zabierał głos też z perspektywy osoby, która wspierała te prace redakcji, ale także napisała kilka haseł, kilkanaście kolejnych, do kolejnych tomów, o czym też będziemy mówić, zapewne przygotowuje albo już może nawet przygotował. Więc jak państwo widzą, grono jest zacne, ja będę się starał tylko zadawać pytania, jakoś w mniejszej roli odgrywać tutaj znaczenie jako dyskutant. I chciałbym rozpocząć w ogóle od pytania do redaktorów. Skąd pomysł na tą książkę? Jak to funkcjonowało? Jak wyglądały prace? I jak to ma działać dalej? To może później, ale przede wszystkim skąd pomysł na książkę? Kto to zaczął? I jak to się stało, że państwo zostali redaktorami tomu pierwszego? Szanowni państwo, witam serdecznie. Pomysłodawcą tego projektu jest dr Paweł Skubisz, obecnie dyrektor oddziału IPN w Szczecinie. Pomysł został zainicjowany już dobre parę lat temu. Dr Skubisz po pierwsze jakby przygotował tą pierwotną koncepcję leksykonu, która zakładała, że będą to trzy tomy, takie bardzo obszerne. Każdy z nich by liczył mniej więcej około 250 biogramów. Pierwotny pomysł zakłada właśnie, że takie tomy będą trzy. No i ta siatka haseł, która została ustalona, obejmowała osoby, które sprawowały stanowiska od zastępcy naczelnika wydziału wzwyż, czyli aż po ministra i na przykład przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, to troszeczkę później, oraz osoby, które kierowały samodzielnymi formacjami takimi, że na przykład to była samodzielna sekcja, taka, która właściwie była na prawach wydziału. W związku z czym tego typu osoby pracujące w centrali, początkowo w Lublinie, potem w Warszawie, te osoby się w tej publikacji znalazły. Daty, które mamy na okładce, to są lata, które nas interesują, jeżeli chodzi o sprawowanie stanowisk kierowniczych. I staraliśmy się wybrać wszystkie te osoby, które w tym okresie takie funkcje pełniły. Według początkowych szacunków liczba tych osób sięgała około 750, natomiast w toku dalszych różnych działań weryfikacyjnych okazało się, że ta liczba jest jednak większa. Przyczyn jest co najmniej kilka, między innymi chodzi po prostu o to, że w początkowym okresie funkcjonowania organów bezpieczeństwa bardzo często było tak, że osoby ze stanowisk teoretycznie niższych sprawowały funkcje wyższe jako pełniący obowiązki, czyli na przykład kierownik sekcji mógł wręcz pełnić obowiązki naczelnika wydziału. W związku z czym my się dowiadujemy niekiedy o tego typu historiach po czasie, w związku z czym ta lista haseł nie jest tutaj tak ściśle zamknięta, te badania właściwie cały czas trwają. I początkowo redaktor zamierzał wydać tom obejmujący litery od A do J, w związku z czym były to zbierane pod kątem takiej publikacji, która będzie miała układ alfabetyczny. Natomiast potem sytuacja zaczęła się komplikować, dlatego że okazało się, że właśnie do niektórych osób był dosyć duży problem ze znalezieniem
akt. Były też takie sytuacje, kiedy po prostu autorzy z różnych przyczyn, czasem wręcz losowych, nie byli w stanie tych prac kontynuować. No i jak się okazało, także pomysłodawca tego projektu w pewnym momencie musiał się z niego wycofać, dlatego że po prostu został dyrektorem oddziału w Szczecinie. W związku z czym no już tak dużo obowiązków, które miał na głowie, sprawiło, że nie był w stanie tych badań kontynuować w pełni. I w tym okresie ta publikacja trafiła do mnie, że tak się wyrażę. I pierwszą osobą, o której pomyślałem, jeżeli chodzi o współpracę, była Magda Dźwigał ze Szczecina, która wcześniej była sekretarzem tego projektu i która właściwie miała bardzo duże pojęcie, jak to wszystko w ogóle wcześniej funkcjonowało, bo ja w tym pierwotnym okresie z kolei byłem jednym z autorów, ale wyłącznie jednym z autorów. Także taka jest tego geneza. I kiedy przejęliśmy te publikacje w 2018 roku, miało miejsce dużo różnych dyskusji z badaczami, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni. Dyskutowaliśmy na temat tego, jak ta publikacja powinna wyglądać, dlatego że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeżeli byśmy chcieli opublikować tom, który będzie liczył aż 250 biogramów, to on będzie naprawdę dużo, dużo większy, jak 5 razy ta książka, w związku z czym to byłoby nawet trudno wziąć do ręki taką wielką książkę. A poza tym, jak wspomniałem, było dosyć dużo tych problemów po prostu z znalezieniem dokumentacji do niektórych osób. To też zdecydowaliśmy się przyjąć układ, który jest, że tak powiem, taki troszkę bardziej kompromisowy. To znaczy, hasła są ułożone alfabetycznie, ale jest to system wzorowany na tak zwanym systemie holenderskim, czyli po prostu publikujemy te hasła, które w danym momencie uznaliśmy, że się nadają do publikacji, że autorzy na miarę możliwości wyczerpali te, że tak powiem, dokumenty, skorzystali z tych dokumentów, które były dostępne i zdecydowaliśmy się, żeby po prostu ta publikacja była do opracowania, żeby to nie było tak, że nas to wszystko przerośnie po prostu skalą, że tak powiem, działań. Policzyliśmy, że jeżeli zamieścimy w tomie 50 haseł, to powinno być optymalnie, bo i publikacja nie będzie zbyt duża, a z drugiej strony my też będziemy w stanie na bieżąco te prace prowadzić. I tak to mniej więcej było wszystko pomyślane i po prostu w tej chwili my na bieżąco pracujemy, zbieramy też hasła do kolejnych tomów, dlatego że jeszcze za czasów pana doktora Skubisza zostało zebrane bardzo dużo haseł biograficznych napisanych przez naprawdę bardzo różne osoby, nie tylko z pionu naukowego Instytutu Pamięci Narodowej, ale także warto podkreślić, że z archiwum, z biura lustracyjnego. Obecnie ci ludzie pracują w przeróżnych strukturach, w pionie poszukiwań, w pionie upamiętnień, w edukacji. Także to jest taka publikacja, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że cały Instytut, przynajmniej ta część właśnie poza prokuratorską, była w to zaangażowana. No i też, jak się okazuje, w tej chwili mamy parę osób, z którymi współpracujemy, które już albo nie są pracownikami, albo nimi nie były, natomiast w jakiś sposób się z nami skontaktowały i były chętne coś pisać. I taka jest mniej więcej geneza tego projektu. W każdym razie teraz się ukazał tom pierwszy, szykujemy tomy kolejne. I myślę, że warto oddać głos Magdzie, która dopowiedziałaby może dalej. Jak najbardziej. Zapraszamy do zabrania głosu. Serdecznie dziękuję bardzo, Grzegorzu, za miłe słowa i za słowa wstępu ze strony Witka. Tak, rzeczywiście, gdy spłynęła na nas przyjemność i obowiązek kontynuowania prac nad leksykonem, byliśmy, co tu dużo mówić, przerażeni ogromem tego materiału, który otrzymaliśmy. I właśnie z tej całej dyskusji prowadzonej pomiędzy nami, ale też innymi kolegami zaangażowanymi w ten projekt, zrodziła się właśnie taka koncepcja, o której pokrótce powiedział Witek. Ja tylko chciałam może jeszcze dodać, że takie rozwiązanie, to znaczy przyjęcie systemu wzorowanego na systemie holenderskim, pozwala nam na bardzo dużą elastyczność. To znaczy my jesteśmy również w stanie wykonywać inne nasze obowiązki czy też plany nasze badawcze, a z drugiej strony ta praca, ten ogrom pracy, który został już wcześniej wykonany, nie został zmarnowany, ten potencjał ludzi zaangażowanych w ten projekt, a z drugiej strony rozbicie tego na takie mniejsze części pozwala nam jeszcze bardziej przyjrzeć się poszczególnym tekstom, poszczególnym biogramom, tak, że staramy się, aby każdy z nich był jak najbardziej dopracowany w sensie źródłowym, w sensie narracyjnym, używanego języka i tak dalej.
To było nasze główne założenie, żeby naszym głównym założeniem było właśnie to, żeby te biogramy nie były suchym wyliczeniem przebiegu służby, czy też życia poszczególnych funkcjonariuszy, ale żebyśmy właśnie poznali ich w innych sytuacjach, żebyśmy prześledzili ich drogę życiową, to jakie były ich wybory, dlaczego tak się stało, że trafili do aparatu bezpieczeństwa i jak również co się z nimi działo potem, jak przestali pełnić swoją służbę. Tak, ja bym tylko tutaj dopytał, bo każdy, kto fizycznie spotka się z tą książką, ją otworzy, dotknie, to na pierwszy rzut oka na pewno przykuwa uwagę to, że każdy biogram jest wyposażony nie tylko w zdjęcie legitymacyjne danego funkcjonariusza, ale ten materiał ikonograficzny jest dość bogaty. Tam są zamieszczone skany, faksymile podpisów tych funkcjonariuszy. Czasami jest więcej fotografii, jeżeli udało się odnaleźć. Są skany dokumentów. Jeżeli byś mogła też coś o tej stronie powiedzieć, bo to nie jest tak, że te wszystkie dokumenty zamieszczone i fotografie, te materiały ikonograficzne jakby prostą drogą prowadzenia kweren zostaje pozyskiwane, ale też no chociażby zdjęcia nagrobków tych funkcjonariuszy no były wykonywane przez redaktorów, tutaj głównie przez Witolda, więc jeżeli byście mogli, czy może ty sama, Magdo, jakby Witek też miał ochotę, to jak najbardziej mógłby dopowiedzieć, jak to wyglądało z tej strony, skąd ten pomysł, bo to jest raczej niecodzienny zabieg, jeżeli chodzi o tego typu tomy. Rozpoczynając nasze spotkanie dzisiejsze, powiedziałeś, że ta książka jest skierowana przede wszystkim do badaczy. No, również, tak? Oni, mam nadzieję, sięgną po tą pozycję przede wszystkim z uwagi na rzetelność badawczą. Ale naszym głównym założeniem było to, żeby ta książka trafiła, czy też była przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych. Czyli nie tylko badaczy historii Polski po okresu wojennego czy powojennego, ale również osób zainteresowanych tym okresem, które zawodowo nie zajmują się historią. No i wiadomo, że obecnie przeciętny odbiorca to już jest odbiorca dużo bardziej wymagający, który liczy na coś więcej niż tylko suchy tekst. Stąd też właśnie ta strona narracyjna biogramu, o której wcześniej mówiliśmy. Staraliśmy się, żeby te biogramy były, mówiąc kolokwialnie, do czytania, żeby się je dobrze czytało, a z drugiej strony wiemy, że teraz ta wizja jest też bardzo ważna, że odbiorca chciałby zobaczyć to, co jest sednem, czy tworzy daną postać i tutaj właśnie zdecydowaliśmy się przedstawić bogaty materiał ikonograficzny. Jak już wcześniej wspomniałeś, są to przede wszystkim fotografie funkcjonariuszy, które zostały zebrane i przedstawione w ten sposób, żeby pokazać, jak te osoby zmieniały się z upływem lat. Pozwalał fakt, że wiele zdjęć legitymacyjnych zachowało się w różnych podaniach, w aktach osobowych, dużo nam to tutaj ułatwiło. Prócz fotografii, w tomie znajdują się również liczne reprodukcje dokumentów. One są również źródłem epoki. Czytelnik ma szansę zapoznać się z tym, zobaczyć, jak wyglądały dokumenty w tamtych czasach, co one przedstawiały, poznać też, jak zachodził proces decyzyjny. Wspomniałeś też o reprodukcjach podpisów funkcjonariuszy. One oczywiście też mają wartość poznawczą, ale też wartość praktyczną, ponieważ wiele publikujemy biogramy osób decyzyjnych, kierowników, naczelników, dyrektorów. Oni podpisywali się pod różnymi rodzajami dokumentów. W większości zazwyczaj są to faksymilie czy parafy i mamy nadzieję, że reprodukcje tych podpisów będą też w stanie ułatwić badaczom rozpoznanie konkretnego
podpisu i dopasowanie ich pod konkretną osobę. No tak, to jest zabieg chociażby z mojej badawczej perspektywy bardzo cenny i niewątpliwie pomagający, bo czasami mamy podejrzenie, kto dany dokument mógł podpisać, ale no to wymaga weryfikacji i tego typu pomoc na pewno będzie ułatwieniem dużym. No ale jak już dotknęliśmy właśnie dokumentów bezpieki, no, złośliwi, ja się do tej grupy nie zaliczam, mogliby powiedzieć, no dlaczego ten tom powstawał tak długo, co to za problem wziąć teczkę personalną, teczkę osobową funkcjonariusza, przepisać informacje z karty przebiegu służby, dopisać z publikacji, czym się dany pion zajmował i mamy biogram. I tak naprawdę, nie wiem, jedno popołudnie, powiedzmy dwa dni i mamy opracowane hasło biograficzne. Czy to tak wyglądało z perspektywy autorów? Tutaj może zacznę od Pawła Sztamy. Na jakiej bazie powstawały te biogramy? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, to rzeczywiście bardzo wielokrotnie, szczególnie publicyści historyczni, myślą, że rzeczywiście to jest takie proste, wziąć teczkę, przepisać, opisać, dołożyć coś do siebie, jakiś stereotyp, jakąś łatkę, która dotyczy danego funkcjonariusza, opisać i będziemy mieć, prawda, gotowy biogram. A tutaj tak cały czas przeglądam sobie ten spis treści, no tu jest kilka osób, które no, co najmniej budzą jakieś tam kontrowersje. Natomiast przystępując do pracy nad poszczególnymi biogramami, rzeczywiście oprócz dokumentów zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, które są oczywiście najważniejsze, no tutaj w IPN przechowuje dokumenty dotyczące aparatu represji, czyli teczki personalne różnego rodzaju sprawozdania i tak dalej. Natomiast przecież ci ludzie byli również wszyscy, no nie ma chyba tutaj osoby, która by nie była członkiem partii, więc trzeba było po prostu iść do archiwum akt nowych i przejrzeć choćby podstawowe dokumenty zgromadzone w tak zwanej centralnej kartotece, czy w zbiorze akt osobowych ruchu robotniczego, czy również wielokrotnie w takim zbiorze dotyczącym relacji działaczy ruchu robotniczego. Oprócz tego była cała gama dokumentów, do których docieraliśmy już oczywiście później, no ale jeżeli ten człowiek gdzieś pracuje, no to warto się zwrócić do tej instytucji i spróbować zadać pytanie, czy rzeczywiście w danej instytucji przechowywana jest również teczka personalna. Do tego dochodziły również akta uczelni. No bo wbrew jednak tej popularnej opinii, część funkcjonariuszy kończyła szkoły wyższe, kończyła uniwersytety i tutaj jest kilka osób w tym pierwszym tomie, gdzie osób, które rzeczywiście kończyły Uniwersytet Warszawski, kończyły... Ja tylko dodam, kończyła te uniwersytety jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, tak jest. Żeby była jasność. Nie tak jest. W kształcie, nie na zasadzie jakichś wieczorowych kursów, już łącząc to z pracą w UB. Oczywiście, zdecydowanie. No tutaj były takie osoby, które były bardzo dobrze wykształcone, więc warto było również sięgnąć do teczek personalnych uczelnianych. Więc rozpiętość tych źródeł, kiedy siadało się do pisania biogramu, okazywało się, że oprócz tej teczki, o której Grzesiu na samym początku powiedziałeś, tej teczki, że można by było przepisać tak stanowiska służbowe i tak dalej, dorzucić jakieś opinie z tej teczki, również okazywało się, że jednak było bardzo, bardzo wiele dokumentów rozproszonych, do których warto było sięgnąć i tutaj jak chyba wszyscy siedzimy, to każdy z nas tego rodzaju dokumenty sięgał. Jeszcze co jest istotne i na przykład tutaj patrzę na Magdę i Grzegorz chyba również, korzystaliście z relacji dzieci, prawda, poszczególnych funkcjonariuszy, pisząc biogramy, które te relacje są również niezwykle cenne,
choćby z perspektywy takiej, jak ci ludzie, wiedząc, gdzie ten człowiek, gdzie ich ojciec czy matka pracowali, jak oni dzisiaj postrzegają te postaci, czy też jak pamiętają, jak wyglądało życie domowe, rodzinne funkcjonariusza, ważnego funkcjonariusza MBP, a tutaj w przypadku Magdy to był Władysław Dominik, bardzo ważna postać, czy Józef Dusza w twoim przypadku, prawda? Więc to jest rzecz, która, do której również, po którą również warto sięgnąć, czy zbierać relacje, jeżeli jeszcze, oczywiście, jeżeli ci krewni chcą mówić. Czy teraz może bym zapytał Magdę, zanim Witkowi oddam głos. Właśnie, bo tutaj Paweł Sztama poruszył ten aspekt zbierania relacji, czyli wywoływania źródeł. No nie ma co ukrywać, że jednak rodziny, dzieci tych funkcjonariuszy, no bo oni sami z przyczyn czysto biologicznych już najczęściej zmarli i zdecydowana większość, w pierwszym tomie chyba wszyscy bohaterowie nie żyją, ale no czasami nie znamy daty śmierci, ale można zakładać, że raczej już zmarli. No jednak te rodziny, mówiąc oględnie, no nawet trudno je posądzać o neutralny stosunek wobec IPN-u, więc pozyskiwanie tego typu relacji na pewno nie jest sprawą łatwą. No ty tutaj masz dość duże doświadczenia. Jakbyś mogła parę słów powiedzieć o tym, jak wygląda zbieranie relacji od rodzin tych funkcjonariuszy? Ja muszę przyznać, że ja większych kłopotów z tym nie miałam i za każdym razem spotykałam się z bardzo pozytywnym odzewem. Zazwyczaj starałam się rozpocząć taką relację od listu i przedstawienia projektu, żeby te rodziny bliskie same mogły zdecydować, czy chcą ze mną rozmawiać, czy też nie. I myślę, że w wielu sytuacjach po prostu największą rolę odgrywała ciekawość. Te osoby chciały, z reguły są to ich bliscy, którzy już nie żyją jakiś czas. Ta pamięć o nich też w pewien sposób uległa zatarciu, zapomnieniu i myślę, że poprzez kontakt ze mną chciały się również czegoś ode mnie dowiedzieć. I zazwyczaj też było tak, że ja spotykałam się z rodzinami tych funkcjonariuszy, których biogramy opisywałam już po tym, jak troszeczkę się o nich dowiedziałam. Także mieliśmy o czym rozmawiać, mieliśmy tą bazę i tak jak mówiłeś, to są bardzo ważne spotkania moim zdaniem. Po pierwsze dla mnie jako badacza, żeby postać, o której piszę, przestała być postacią z akt, z dokumentów, żeby ją zobaczyć też wielowymiarowo, zobaczyć jak, z jakiej strony, jak oceniana była przez członków rodziny. Oczywiście ta relacja zawsze jest subiektywna, ale no, to też pomaga w zrozumieniu tego, czym kierowały się dane osoby, że to nie zawsze była decyzja czysto polityczna, czy wynikająca z wyrachowania, ale po prostu z konieczności dziejowej. Mówimy o okresie, o ludziach, którzy przeżyli wojnę, którzy przeżyli Holokaust, tak? O osobach, które musiały się jakoś odnaleźć również po zakończeniu wojny, a również ich rodziny, a często nawet musiały się odnaleźć po zakończeniu pracy w resorcie, bo umówmy się, praca w resorcie też tworzyła pewną bańkę, też przedszkola, szkoły, resortowa służba zdrowia, pewne kontakty. Wielu z nich korzystało oczywiście po zakończeniu pracy z resortów z tych, powiedzmy sobie, przywilejów, ale wielu z nich również zostało pozbawionych tego rodzaju możliwości. I tak jak Paweł powiedział, rozmawiając z dziećmi byłych funkcjonariuszy, miałam również okazję poznać ten trochę funkcjonowanie resortu z innej strony, z perspektywy ich rodzin. Przecież dzieci nie chodziły z nimi do pracy, tak? Ale oni spotykali się bardzo często po pracy. To były takie relacje we wspólnym środowisku. Obchodzono wspólnie święta, spotykano się, obchodzono imieniny, urodziny i tak dalej. Te dzieci spędzały wspólnie wakacje,
czas wolny. Więc z tej strony to była dla mnie jak najbardziej bardzo wartościowa i powiem szczerze, bardzo ujmująca w wielu sytuacjach, ujmujący kontakt. No tak, bo mi się wydaje, że dla badacza to może być takie momentami dość duże zderzenie. Tak przypomina mi się przykład jednego z NKWD-zistów, którzy rozstrzeliwali polskich oficerów w Katyniu. Człowiek, który zabił setki, jeżeli nie tysiące osób, a z drugiej strony we wspomnieniach rodzinnych był cudownym, kochającym ojcem. Jakby te dwie drogi się bardzo często w konkretnych, pojedynczych przypadkach nie wykluczają, więc tutaj mówimy o ludziach, którzy funkcjonowali w tym najbardziej mrocznym okresie funkcjonowania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Niejednokrotnie osobiście znani byli z bardzo brutalnych metod, chociażby prowadzenia śledztwa. W tym pierwszym tomie jest między innymi biogram chociażby Józefa Duszy, który tutaj jest taką bardzo symboliczną postacią, jeżeli o to chodzi. Natomiast ten wymiar właśnie rodzinny, no tutaj może odgrywać duże znaczenie. Natomiast... Mogę dodać, za każdym razem ten biogram już zakończony przesyłałam rodzinie, tak, z prośbą o zapoznanie się, być może dopowiedzenie i tam no, to nie były lalurki dotyczące ich bliskich, przecież najbliższych, ojców, tak, i nie spotkałam się z absolutnym zaprzeczeniem, tak, to nie, jak gdyby myślę, że ci ludzie gdzieś tam może w głębi serca mieli tego świadomość, że ich bliscy niestety brali udział w takich, a nie innych wydarzeniach, byli częścią aparatu represji, no i muszą też jako ich bliscy się w jakiś sposób z tym zmierzyć. No tak, dotknęłaś też w swojej wypowiedzi bardzo ciekawego aspektu, właśnie co kierowało tymi ludźmi, że wstępowali do resortu, popularnie nazywanego resortem właśnie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego właśnie w tych latach 40. Właśnie, żeby zrobić karierę to w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, to najczęściej to jeszcze było wstąpienie do służby w latach 40., rzadziej w latach 50. Ale zanim do tego przyjdziemy, jeszcze chciałem zapytać Witolda, czy chciałby coś dopowiedzieć, jeżeli chodzi o bazę źródłową, bo tutaj mam poczucie, że jeszcze parę aspektów można dotknąć. Tak, zgadza się. Co do relacji, może od tego zacznę. Ja też rzeczywiście miałem kontakty z rodzinami niektórych funkcjonariuszy i też muszę powiedzieć, że bardzo często te osoby, dzieci, potrafią mieć bardzo zdrowe podejście do historii rodziców. To znaczy oni sobie zdają z tego wszystkiego sprawę. Oni niejednokrotnie, znaczy z tego, gdzie oni pracowali, natomiast oni oczywiście częstokroć nie wiedzieli, co się działo z ich rodzicami, co oni konkretnie robili. Oni oczywiście bardzo często mogą mieć wyidealizowany obraz, ale też te ich opowieści potrafią nam wnieść naprawdę nowe elementy. Tu w jednym z kolejnych tomów będzie taka postać, która zginęła śmiercią tragiczną i do końca nie było wiadomo, o co chodzi. Kiedy rozmawiałem z synem tego człowieka, to się okazało, że ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo ciekawa, bo sama rodzina nie była pewna, co tam się konkretnie stało i było podejrzenie wręcz, że ten człowiek został zabity w ramach jakichś porachunków ze względu na to, że za dużo mówił o pewnych sprawach. Także to potrafią być rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast też proszę nas właściwie odebrać, bo być może niektórzy z Państwa stwierdzą, że my chcemy tutaj wszystkich, że tak powiem, wybielać i tak dalej. Ta sprawa jest rzeczywiście bardzo zniuansowana, dlatego że sam aparat bezpieczeństwa był stworzony z przeróżnych komórek. To nie jest wyłącznie tak, że tam był tylko aparat śledczy i tylko aparat operacyjny, czyli te jednostki, które prowadziły konkretne działania represyjne, ale tam była olbrzymia infrastruktura pomocnicza. I te osoby, które są przedstawione w leksykonie, są to także osoby, które na przykład służyły w kadrach, w łączności, w finansach, w biurze socjalnym. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że ministerstwo w tym najwcześniejszym okresie było niesamowicie mocno rozwinięte właśnie, jak chodzi o tę infrastrukturę pomocniczą. To znaczy na etatach funkcjonariuszy potrafili być nawet ogrodnicy, jakieś osoby, które wykonywały funkcje czysto techniczne i z tego względu w ogóle te etaty były niesamowicie mocno rozdęte.
Tutaj warto jeszcze dodać następną sprawę. Wbrew obiegowemu przekonaniu, historia organów bezpieczeństwa z tego najwcześniejszego okresu nie została jeszcze opisana w wystarczającym stopniu. Przy moich własnych badaniach związanych z historią wywiadu zetknąłem się z problemem tego, że część danych, które funkcjonują w historiografii, są to dane powtarzane niekiedy po historykach tych resortowych, którzy jeszcze za czasów PRL próbowali ustalać podstawowe informacje o tym, kiedy tworzono poszczególne jednostki, jak one funkcjonowały. I niekiedy się okazuje, że kiedy weryfikujemy te informacje dzisiaj, dochodzimy do wniosku, że funkcjonariusze popełniali błędy, czyli na przykład niektóre jednostki nosiły jeszcze nazwy jakieś, których nie było w historiografii, funkcjonowały wcześniej albo później. Dowiadujemy się o pewnych kompetencjach, o których nie wiedzieliśmy. Warto podkreślić również to, że mimo że struktury organów bezpieczeństwa zostały opisane w publikacji trzytomowej Aparat Bezpieczeństwa w Polsce Kadra Kierownicza, natomiast jest to stan badań sprzed ponad 10 lat. W tej chwili, mając dużo lepsze rozpoznanie tego, co w archiwach jest, ponieważ archiwa są cały czas udostępniane historykom, powstają nowe publikacje, akta są również skanowane, to daje bardzo duże możliwości weryfikowania tych informacji i to jest jedno z pól badawczych, które jeszcze na pewno warto będzie eksplorować. Tu zresztą dobrą robotę robi Paweł, badając losy aparatu śledczego. Bo warto podkreślić też to, że w takiej obiegowej opinii publicystycznej, która dominuje w przekazie medialnym, internetowym, wielu autorów, wielu też ludzi, którzy tą tematyką się interesuje, koncentruje się na wątkach sensacyjnych. Natomiast niekiedy jest tak, że to są powtarzane pewne mity albo pewne wypowiedzi, które są jeszcze dodatkowo podkręcane tym specyficznym językiem takim, który ma podkreślić krwawe, jak to wszystko było krwawe, represyjne i tak dalej. Tymczasem, kiedy się sięgnie po dokumenty, czasem te sprawy potrafią być bardziej zniuansowane. To znaczy nie chodzi o to, że ludzie nie byli bici, że ludzie nie ginęli. Natomiast to też potrafi być bardziej zniuansowane, dlatego że nie zawsze to się sprowadzało wyłącznie do tego. Czasami na przykład w śledztwie dużo większe efekty potrafiło przynieść pozbawienie człowieka snu niż bicie. Także to są czasami takie rzeczy, które dopiero weryfikując dokumenty, weryfikując relacje, jesteśmy czasem w stanie ocenić lub ich nie jesteśmy w stanie ocenić. To, co chciałbym tu podkreślić, to właśnie jaka jest specyfika bazy źródłowej, na której pracujemy. Są to dokumenty, które nie zawierają wszystkiego, co chcielibyśmy tutaj napisać. Na pewno pewien niedosyt, i mamy tego pełną świadomość i jako redaktorzy i autorzy, budzi to, że po prostu akta osobowe nie odpowiadają nam pytania a propos tego, co konkretnie dana osoba robiła, kogo zwerbowała, jakie miała osiągnięcia, z jakich powodów awansowała, czy były to powody... Albo kogo biła. Albo kogo biła, oczywiście, że tak. W jakich obławach brała udział na przykład. To są tego typu kwestie. My w aktach osobowych mamy proste charakterystyki, mamy wnioski o awans, gdzie na ogół, jeżeli tu się wnioskuje o awans, to się oczywiście pisze w samych superlatywach. Natomiast pseudonimy agentury, która była obsługiwana przez poszczególnych oficerów operacyjnych, pojawiają się stosunkowo rzadko. Nazwiska się praktycznie prawie nigdy nie pojawiają. I nasza cała, że tak powiem, trudność polega na tym, że my to próbujemy ustalać. Można próbować to robić w oparciu o sprawozdawczość, aczkolwiek te dokumenty są zdekompletowane. Możemy szukać spraw operacyjnych, ale to są olbrzymie liczby teczek, które mamy w archiwach, w związku z czym nie ma fizycznej możliwości przejrzenia tego wszystkiego. A poza tym warto zdawać sobie również sprawę z tego, że część decyzji była podejmowana wyłącznie ustnie i to, co my widzimy, to jest efekt końcowy. W związku z czym my nie znamy całego procesu decyzyjnego, tego, kto w danym momencie wydał komendę, tego, kto realnie był architektem poszczególnych operacji, a kto był wykonawcą. My niekiedy widzimy pewnych funkcjonariuszy istniejących na przykład przy danym rozpracowaniu, ale my w sumie nie wiemy, którzy z nich byli, że tak powiem, dobrymi funkcjonariuszami w sensie osiągnięć, a którzy tam trafili za karę, a potem tak naprawdę to im po prostu zlecano jakieś proste roboty, bo się okazywało, że do niczego się nie nadają. My niestety nie jesteśmy w stanie za każdym razem tego tak precyzyjnie zbadać i powiedzieć, ze względu na to, że po prostu tego nie ma w tych dokumentach. Czasami jesteśmy zmuszeni czytać między wierszami. Niekiedy trafiamy na takie materiały całkiem przez przypadek i w tej chwili razem z Magdą jako redaktorzy i też różne zaprzyjaźnione z nami osoby, które też w tym projekcie uczestniczą, podrzucamy sobie wzajemnie czasami jakieś tropy badawcze, po prostu znajdując informacje, znajdując jakieś publikacje, czasami znajdując na przykład wspomnienia, dlatego że część funkcjonariuszy pozostawiała po sobie jakieś wspomnienia. One były archiwizowane czasami w resorcie po
po prostu w takiej bibliotece resortowej. I tam też okazuje się czasem, że są opisane pewne działania, które nas interesują, tylko po prostu no, znalezienie tego jest sprawą niezwykle skomplikowaną. I warto, żeby państwo też, którzy nas słuchają, mieli świadomość, że to jakby nie jest zbiór zamknięty. To znaczy my mamy świadomość, że o tych poszczególnych osobach będziemy się dowiadywali wielu nowych rzeczy w przyszłości. Być może zostaną ustalone jakieś fakty, które czasem przewartościują w ogóle spojrzenie na daną osobę pod jakimś względem. Trudno powiedzieć. Tak naprawdę to jest po prostu stan badań na dzisiaj, na tyle, na ile byliśmy w stanie to zrobić. I my się także przy tym projekcie bardzo wiele uczymy. To, co chciałbym tu jeszcze powiedzieć pod kątem w ogóle tych pierwotnych założeń. Rzeczywiście to, co powiedziała Magda. Nam zależało bardzo na tym, żeby ta publikacja była przyjazna dla czytelnika, czyli nie chcieliśmy, żeby to było tak, jak się częstokroć w starych publikacjach ogólnie historycznych, nie tylko IPN-owskich zdarzało, że na przykład pisząc o przebiegu służby danego funkcjonariusza mieliśmy listę po prostu, tylko numery sekcji wydziałów się zmieniały i departamentów i tak naprawdę ktoś, kto na to patrzył, nawet specjalista czasem gubił się w tym, bo już po prostu nie pamiętał, czy w danym momencie sekcja druga wydziału trzeciego departamentu któregoś to jest od jednej sprawy czy od drugiej. Tutaj staraliśmy się bardzo o to, żeby jednak tego typu były rzeczy po prostu podane. Czyli żeby chociaż było napisane ogólnie, czym się dana komórka zajmowała. Jeżeli wiedzieliśmy coś więcej, na przykład ze sprawozdań, że na przykład w danym momencie prowadzili jakieś bardzo ważne rozpracowania albo mieli jakieś osiągnięcia, staraliśmy się te rzeczy tutaj podawać albo jak autorzy, albo po prostu jako redaktorzy sugerować je autorom, na przykład podsyłając po prostu jakieś dodatkowe dane, prosząc o to, żeby zwrócili uwagę na pewne rzeczy, no bo to właśnie nie jest takie proste, że po prostu siadamy do tych teczek i wszystko mamy podane jak na tacy. To jest taka obiegowa opinia, ale gdyby tak było, to stan badań a propos bardzo wielu tematów, nie wyłącznie aparatu represji, byłby zupełnie inny. To jest czasami naprawdę taka benedyktyńska praca polegająca na łączeniu bardzo mocno rozproszonych drobnych informacji w większą całość. To, co jeszcze warto tutaj podkreślić pod kątem tych innych archiwów, to, że w bardzo wielu miejscach spotykamy się z bardzo sympatycznym podejściem tamtejszych archiwistów. Rzeczywiście niejednokrotnie nam pomagają, różne rady mówią, gdzie należy ewentualnie szukać, jak się poruszać, ale z drugiej strony warto podkreślić coś, co wydaje się dosyć niebezpieczną sprawą, jeżeli spojrzymy na biografistykę. Mianowicie problem ochrony danych osobowych. To się stał pewien paradoks, jeżeli nawet Polski Słownik Biograficzny ma dzisiaj z tym problem, dlatego że niekiedy niektóre placówki chciałyby pewne dokumenty udostępnić, ale nie mogą ze względu na to, że są zobowiązane właśnie do ochrony danych osobowych. W związku z czym zetknęliśmy się w pewnym archiwum raz z sytuacją, że odmówiono nam dostępu do akt człowieka, który nie żyje od 30 lat pod pretekstem ochrony danych osobowych. I to jest rzeczywiście dosyć poważny problem, z którymi się borykamy. Myślę, że wiele osób sobie zupełnie nie zdaje z tego sprawy. Natomiast my pracując z tą publikacją też mieliśmy tutaj pewne zagwozdki, jak niektóre informacje podać, żeby, że tak powiem, nie było problemu tego typu. My jakby szanujemy wrażliwość różnych osób, a propos tego rzeczywiście nie chciałyby, że tak powiem, być potem w jakiś sposób piętnowane przez otoczenie i tak dalej. Tutaj jakby w tych sytuacjach to rzeczywiście, że tak powiem, szanowaliśmy to, ale z drugiej strony no też nie jesteśmy w stanie na przykład ukrywać tego, kto był na przykład żoną danego funkcjonariusza, skoro częstokroć była to właśnie też funkcjonariuszka, albo na przykład ktoś z, nie wiem, z synów jeszcze poszedł potem do służby bezpieczeństwa. Więc to albo jest, działał w opozycji, albo działał właśnie, drogi były różne. Albo działał właśnie w strukturach jakichś antykomunistycznych, to też rzeczywiście warto podkreślić. Także tutaj mieliśmy pewne trudności z tym i no, niestety prawo jest, jakie jest, natomiast warto też, żeby państwo mieli tego świadomość, którzy po te publikacje sięgną, że to są czasami tak prozaiczne problemy, gdzie naprawdę jakby w przeszłości tego po prostu nie było. No tak. Jeszcze tutaj dopowiem, że Witek też mówił o tym, co zawierają akta osobowe funkcjonariuszy. Jak gdyby kwestia prowadzonych spraw operacyjnych i tym, czym dany funkcjonariusz zajmował się w trakcie służby, to jest jakby już wyższy poziom, ale my mamy również problem z podstawami. I to dotyczy przede wszystkim funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali swoją służbę jeszcze w 1944 roku, czy na przełomie 1944-1945 roku, ponieważ te akta są rzeczywiście bardzo zdekompletowane. Teraz opisując
próbując odtworzyć przebieg służby funkcjonariuszy, którzy w tym czasie rozpoczynali swoją karierę w aparacie bezpieczeństwa, napotykamy na szereg trudności takich podstawowych z opisaniem, z podaniem informacji, kiedy dany funkcjonariusz rozpoczął służbę, bo brakuje podań o przyjęcie do pracy, życiorysów i tak dalej. To wynika z wielu powodów, ale przede wszystkim z tego, że te materiały są też świadkiem swojej epoki, tego, że aparat bezpieczeństwa rzeczywiście rodził się z potrzeby chwili. Decyzje były bardzo często zmieniane, funkcjonariusze byli przerzucani z jednej pracy do drugiej, więc czasami kadry nie były w stanie odpowiednio szybko czy w ogóle odnotować przypadku, że dany funkcjonariusz zmieniał sekcję, departament czy wydział, a z drugiej strony mamy do czynienia z czymś, co nazywamy czyszczeniem akt. Wiemy, że życiorysy, ankiety osobowe, ankiety specjalne funkcjonariuszy, zwłaszcza tego pierwszego okresu, były usuwane z ich akt osobowych, o czym świadczy między innymi akta osobowe głównych postaci służących w resercie bezpieczeństwa, Radkiewicza, Mietkowskiego i tak dalej. Więc to są właśnie te podstawowe problemy. A z drugiej strony mówiliśmy o tym, że próbowaliśmy odtworzyć cały przebieg życia danego funkcjonariusza, natomiast z obiektywnych powodów, na przykład w przypadku, gdy dany funkcjonariusz był oficerem radzieckim i w trakcie służby w połowie lat 50. został, większość z nich w połowie lat 50. została odwołana do Związku Sowieckiego, no obecnie bardzo trudno jest odtworzyć czy zweryfikować, co się z nimi działo po tym, jak wyjechali z Polski. To samo dotyczy również funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego, którzy wyemigrowali z kraju już po zakończeniu służby. No tak, tutaj mam wspomniałeś o tych dwóch falach, czyli właśnie ci funkcjonariusze sowieccy, którzy, i to też trzeba dodać, oni nie zawsze byli NKWD-stami, to nie zawsze byli NKWD-ści oddelegowywani do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czasami to byli oficerowie liniowi chociażby Armii Czerwonej, więc te historie tych ludzi, którzy później wracali do Sowietu, były różne, tak? Znali język i tak dalej, ale większość z nich jednak zdecydowała się dobrowolnie wyjechać z powrotem do Rosji. To są nieliczne przypadki funkcjonariuszy, oficerów radzieckich, którzy posiadali obywatelstwo radzieckie, którzy poprosili o możliwość pozostania w Polsce. Ja jeszcze bym może dołożył do tego, co Magda powiedziała, że oprócz oczywiście tych sowietników, funkcjonariuszy żydowskiego pochodzenia, są również funkcjonariusze, powiedzmy to otwarcie, no Polacy, którzy służyli w bezpiece i po odejściu z bezpieki jakiś tam ślad się urywa, jest problem, żeby znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia, gdzie oni mogli dalej pójść, gdzie oni mogli dalej pracować, no bo owszem, część to już powiedzmy, mogła być w sile wieku, więc przechodziła sobie po prostu na emeryturę, a część jeszcze gdzieś próbowała pracować, próbowała zarabiać pieniądze i również są tacy, z którymi również mamy problem z ustaleniem, gdzie po odejściu z bezpieki ci ludzie, tak, gdzie ci ludzie po prostu dalej pracowali. No tak, ale tutaj dotykamy elementu, troszeczkę mamy zakłóconą chronologię, bo najpierw mówimy o tym, dlaczego odchodzili, a w ogóle nie porozmawialiśmy o tym, dlaczego przychodzili, skąd przychodzili i właśnie, skąd oni się wzięli w bezpiece. To tak krótkie pytanie do was wszystkich chciałbym skierować, przy odpowiedzi prosiłbym o zwrócenie uwagi na te dwa elementy, czyli generalna zasada, jak wy to widzicie pracując nad tymi biogramami i próbując jakby tutaj ogarnąć te 750 nazwisk, wiedząc mniej lub więcej o tych osobach. A drugim aspektem tej odpowiedzi prosiłbym, żebyście też podzielili się z nami wszystkimi tutaj słuchającymi tej promocji najciekawsze historie tych ludzi, najciekawsze biogramy, najciekawsze właśnie takie case study, które was uderzyły z różnych powodów.
to może ja zacznę. Rzeczywiście, znaczy powody rozpoczęcia pracy w bezpiece, jak to w życiu bywa, były rzeczywiście bardzo różne, aczkolwiek w zdecydowanej większości, w tym 44, 5, ale również później, w późniejszych latach, ci, którzy obejmowali stanowiska kierownicze, to byli ludzie, którzy mieli przeszłość, przedwojenną przeszłość w KPP. W tych pierwszych miesiącach, to o czym Witek mówił, bo to jest też aspekt, na którym ja teraz dosyć mocno siedzę, pracując nad pionem śledczym, początkami pionu śledczego. I rzeczywiście w tych pierwszych miesiącach ci, którzy obejmują stanowiska kierownicze, to są ci, którzy byli, działali w KPP, ale również na przykład działali w partyzantce sowieckiej, czy przychodzili różnego rodzaju kursy tutaj organizowane przez NKWD. Oczywiście byli również tacy jak Julia Brystygier, która no przecież nie była w żadnej, prawda, partyzantce i tak dalej, działała w ZPP, działała w Centralnym Biurze Komunistów Polski, no i ją podobno miał przekonać Radkiewicz osobiście z Gomułką, czy tam z Bierutem, że powinna zasilić szeregi bezpieki. Natomiast no, być może tutaj mnie koledzy poprawią, no, ale zdecydowana większość w mojej ocenie to jednak ci, którzy mają tą przeszłość w partii komunistycznej. Oczywiście różnych, bo to KPP, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy i tak dalej. Co ciekawe, na przykład według mnie Mikołaj Orechwa, czyli pierwszy tutaj kadrowiec bezpieki, to był jedyny funkcjonariusz, który piastował jedno stanowisko od 44 do 56 roku. Nie było chyba drugiego takiego funkcjonariusza, który przez tyle lat to stanowisko piastował, jednak no, zaufanie do tutaj tych czynników partyjnych było dosyć spore. Może nawet większe Sowietów niż czynników partyjnych, no, bym powiedział, bo jednak główny kadrowiec bezpieki to musiał być człowiek zaufany bardziej z tej strony wschodniej niż z perspektywy Warszawy, mówiąc wprost, ale to tylko taki mały przerywnik. Tak, no ale oprócz tego jeszcze oczywiście byli ci, którzy przychodzili z pierwszej armii, czy powiedzmy no armii Berlinga, popularnie rzecz ujmując. Byli również ci, którzy, o których już powiedzieliście, tak, którzy przychodzili bezpośrednio z Armii Czerwonej. Byli również sowietnicy, którzy zostali skierowani do pierwszej armii i przechodzili do bezpieki. No i byli oczywiście osławieni Kujbyszewiacy, aczkolwiek moim zdaniem ten mit Kujbyszewiaków, biorąc pod uwagę ich życiorysy, biografię, jest troszeczkę na wyrost, w tym sensie, że niewielu z nich zrobiło później wielkie kariery de facto w bezpiece. Longin Kołasz chyba to był jedyny, który doszedł de facto do tych stanowisk kierowniczych. Ale znaczy ja mówię o tych już typowo dyrektorskich stanowisk, natomiast jeżeli chodzi oczywiście o naczelników i tak dalej, byli również tacy. Natomiast ta rola ich jest ważna na początku, w tym sierpniu, wrześniu, październiku 44 roku, kiedy oni tu przyjeżdżają, zaczynają uzupełniać etaty w poszczególnych wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa, które już się wtedy tworzą, czy właśnie w centrali resortu. Ale moim zdaniem już później nie odgrywają takiej roli do jakiej mieli być rzeczywiście, do jakiej byli szkoleni. A jeszcze tylko druga część, czyli takie najbardziej uderzające przypadki pojedynczych osób. Czy coś takiego ci utkwiło przy tych pracach swoich, bądź czytając inne biogramy innych autorów? Przy moim takim ulubionym to jest późniejszy szef biura śledczego MSW, Idzi Bryniarski, pułkownik Idzi Bryniarski, który jego ojciec walczył na Oksywiu w 1939 roku. On sam został wywieziony na roboty. Z tych robót tam uciekał w latach 40. oczywiście na roboty do III Rzeszy. Do bezpieki wstąpił, i on to wyraźnie w swoim życiorysie pisze, że on po prostu z nienawiści do Niemców, to co mu Niemcy zrobili w czasie II wojny światowej, on chce wyłapywać Niemców, chce ich sądzić. No i rzeczywiście na początku operuje na Śląsku, później jest przeniesiony do centrali, dochodzi do szczebla właśnie szefa biura śledczego MSW.
Później jego wpływy w resorcie już odchodzą, stopniowo się zmniejszają. Zostaje tak naprawdę szefem biura paszportów. Zostaje wyrzucony z bezpieki za, no, powiedzmy szczerze, za pijaństwo. Po prostu zrobił rozróbę w hotelu europejskim i wiadomość dotarła wtedy do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Mieczysława Moczara, a później się realizuje w Polskim Związku Pływackim. Wyjeżdża na różnego rodzaju imprezy sportowe i nawet miał taki żal do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dlaczego nie dostaje tego. Za każdym razem, kiedy musi wyjeżdżać na imprezę, musi prosić o paszport. Dlaczego nie ma tego paszportu stałego? Na bodajże 16 grudnia 1981 roku jest takim zacietrzewionym komunistą, że wstępuje do ORMO 3 dni po... W 16 grudnia 1981 roku. Wstępuje do ORMO. Żeby była jasność, no 81 rok. Tak. Dobrze sobie Państwo przypominają, że... Trzy dni po wprowadzeniu stanu wojennego funkcjonariusz, już były wtedy funkcjonariusz, bardzo chce wstąpić i pisze podanie o to, żeby wstąpić do ORMO. Oczywiście jest tutaj ich więcej, no ale może będzie okazja jeszcze o nich porozmawiać. Tutaj można złośliwie to podsumować, że nienawiść do Niemców zamienił na nienawiść do Solidarności, także tak się ta klamra może i zamknęła, a teraz może poproszę Witolda, żeby... też się odniósł do tego. Jeżeli chodzi o drogi, którymi funkcjonariusze docierali do organów bezpieczeństwa albo organy bezpieczeństwa do nich, myślę, że warto chyba w pierwszej kolejności wymienić struktury partyjne, dlatego że bardzo, bardzo wielu funkcjonariuszy zostało skierowanych do organów bezpieczeństwa właśnie przez Wydział Personalny albo Komitetu Centralnego, albo struktury powiatowe lub wojewódzkie. Częstokroć te osoby rzeczywiście były wcześniej zaangażowane w działalność w ruchu komunistycznym. Ci ludzie, którzy obejmowali stanowiska kierownicze w tym najwcześniejszym okresie, potrafią mieć rzeczywiście staż partyjny sięgający w ogóle jeszcze okresu, zanim OKPP, nawet nikt nie myślał, że ona się będzie tak nazywała, czyli daleko, daleko jeszcze przed II wojną światową. Mamy tu oczywiście ludzi, którzy przeszli przez komunistyczną partyzantkę i zarówno tę sowiecką, jak i na przykład przez Armię Ludową. Mamy osoby, które na przykład przed wojną były nie wyłącznie w europejskich partiach komunistycznych, ale sam pisałem biogram, który będzie w jednym z dalszych tomów, człowieka, który w momencie, kiedy musiał uciekać przed represjami władz sanacyjnych z Polski w latach 30., to uciekł do Argentyny, do brata i należał do struktur w Buenos Aires, partii, komunistycznej partii Argentyny, skąd go zresztą w pewnym momencie, że tak powiem, tam aresztowanego w ogóle wyrzucono z Argentyny i wrócił do Lublina, więc na przykład to potrafią być tego typu niesamowite historie, gdzie ci ludzie po prostu przed II wojną światową już po prostu wędrowali po świecie. Jeżeli chodzi o oficerów sowieckich, to warto poczynić pewne zastrzeżenie, bo rzeczywiście jest tak, że część z nich trafiła z struktur Armii Czerwonej, część z sowieckiej partyzantki i tutaj decyzje były bardzo różne, dlatego że część z tych ludzi po prostu była przenoszona na zasadzie oddelegowania. Natomiast właśnie, jakby mamy dwa rodzaje oficerów sowieckich. Z jednej strony mamy doradców sowieckich, czyli funkcjonariuszy, którzy są oddelegowani na ogół przez centralne struktury sowieckich organów bezpieczeństwa. Bardzo często z tego, co wychodzi między innymi ze współczesnych badań doktora Marcina Majewskiego, ci ludzie po prostu wywodzili się z organów SMIERSZA, czyli kontrwywiadu sowieckiego, takiego, który szedł po prostu za linią frontu i, że tak powiem, czyścił tamtejsze struktury. To jest tematyka, która jeszcze na pewno wymaga dalszych badań, ale jest to oczywiście niesamowicie mocno utrudnione ze względu na to, że główna dokumentacja jest obecnie w Rosji. Natomiast to, co wiemy, to są niekiedy bardzo drobne informacje, które mamy w naszych materiałach, dlatego że po prostu nazwiska doradców sporadycznie tylko pojawiają się w dokumentach, w jakichś relacjach. Natomiast była pewna grupa sowieckich oficerów, częstokroć nawet takich, którzy służyli wcześniej na przykład w NKWD czy w jakichś innych strukturach, którzy zostali do tych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej skierowani, ale jako właśnie funkcjonariusze, którzy tam po prostu, że tak powiem, służyli pomiędzy Polakami. I z jednej strony mamy też osoby, które są pochodzenia polskiego, po prostu jeszcze z dawien dawna żyły gdzieś w Związku Sowieckim albo i w Rosji, jeszcze ich przodkowie żyli. Oni niekiedy już się nie umieli posługiwać językiem polskim, ale po prostu gdzieś te korzenie były. Jakaś część z tych ludzi jednak się językiem polskim posługiwała. Co więcej,
niektórzy doradcy sowieccy posługiwali się językiem polskim i to biegle, więc sprawa jest niekiedy bardzo zniuansowana. Ciekawe jest rzeczywiście to, i to też wynika z niegdysiejszych badań z kolei profesora Szwagrzyka, że ci funkcjonariusze sowieccy obsadzali na przykład w początkowym okresie pion kadr. To jest właśnie wspomniany Mikołaj Orechwa, ale nie wyłącznie. Tam jeszcze był na przykład Romuald Jurcewicz, jeszcze był taki drugi funkcjonariusz, którego nazwiska w tym momencie nie pamiętam. Natomiast ta kontrola nad kadrami to jest rzecz bardzo symptomatyczna. Dalej, ci ludzie kontrolowali łączność, szyfry. Jan Kisielow, wcześniej chyba Iwan Kisielow, szef pionu finansów. Także część tego zaplecza organizacyjnego to są właśnie sowieccy oficerowie. To nie jest oczywiście na taką skalę, na jaką ma to miejsce na przykład w strukturach organów bezpieczeństwa wojskowych, czyli na przykład w Górnym Zarządzie Informacji, gdzie po prostu tam jest samo... Tam nawet tam się są sami Sowieci. Sami Sowieci, momencie. Łącznie z tym, że dokumenty są sporządzane, pisane cyrylicą. Analogicznie z, na samym początku z wywiadem wojskowym. Tutaj sytuacja jest jednak inna, ale ich obecność jest rzeczywiście znacząca. No i trzeba też powiedzieć, że przy pisaniu biogramów takich ludzi my mamy spory problem, dlatego że te akta są niekiedy bardzo takie lakoniczne. Mamy tam po prostu odpisy z ich, że tak powiem, wcześniejszej służby, ale nie mamy już żadnych charakterystyk i my częstokroć po prostu nie wiemy, co ci ludzie tak konkretnie robili wcześniej. Możemy się niekiedy tylko domyślać. A poza tym bardzo często mamy też taką informację, że człowiek został wycofany albo samo to prosił do Związku Sowieckiego i my po prostu zupełnie nie wiemy, co się z tymi ludźmi działo. Nie jesteśmy w stanie ustalić daty zgonu, oczywiście miejsca pochówku też nie. To są naprawdę zupełnie pojedyncze przypadki zresztą, tak warto dodać. Jeżeli ktoś emigrował z Polski i potem do niej nie przyjeżdżał, to my bardzo często po prostu tracimy z oczu taką postać. I nawet internet nie jest w stanie pomóc, bo bardzo często ci ludzie po prostu ze względu na konieczność życia na przykład w zachodniej Europie albo właśnie w Związku Sowieckim, w Związku Sowieckim nie mało takiej roli, powiedzmy. Oni nazwisk nie zmieniali. Natomiast jak się wyjeżdżało na zachód, to potrafili czasem po prostu ze względów praktycznych, żeby obcokrajowcy byli w stanie na przykład odczytać ich nazwisko po prostu i im się język nie połamał, no to zmieniali te nazwiska. Różne to były przypadki, ale też czasami powroty do pierwotnych nazwisk, pod jakimi w ogóle żyli. To jest cały szereg przeróżnych problemów, które przy okazji tego wszystkiego wypływają. W każdym razie mamy z jednej strony do czynienia z ludźmi rzeczywiście takimi, nazwijmy to, fanatycznymi komunistami, autentycznie wierzącymi w marksizm i leninizm, i stalinizm, i to jest dla nich w ogóle sens życia. To są ludzie, którzy są takimi internacjonalistami pełną gębą, nazwijmy to tak. To są bardzo często osoby, które przeszły na przykład przez struktury zachodnioeuropejskich partii komunistycznych, choćby francuskiej, takie też bardzo radykalne w przekonaniach. Ale z drugiej strony trafiają nam się osoby, które można odnieść czasem wrażenie, że trafiły do organów bezpieczeństwa przez kompletny przypadek, dlatego, że po prostu właśnie zostały do nich skierowane, albo na przykład szukały pracy, albo ktoś z rodziny lub znajomych ich ściągnął. Do bezpieki się też trafiało przez nakaz pracy, bo to też tak, tak, czasami też tak. Bywały sytuacje, kiedy na przykład ktoś pracował ze znajomych z dalszej rodziny i po prostu taką osobę ściągał. No częstokroć na przykład było tak, choćby w wywiadzie też mogę się tu do moich własnych badań odwołać, kiedy po prostu niektórzy dyrektorzy szukali po swoich znajomych z dawnych czasów, kto by mógł pracować, no bo każdy, że tak powiem, lubi pracować z osobami, co do których ma jakieś zaufanie, zna się, a czasami to nawet była kwestia pomocy, bo częstokroć to były osoby na przykład, które straciły w czasie wojny, w trakcie Holokaustu całe rodziny, w związku z czym oni właściwie nie mieli nic, nie mieli domu, nie mieli rodziny. No i w tym momencie to wstąpienie do bezpieki dawało im w ogóle jakieś podstawy egzystencji. Aczkolwiek warto podkreślić, i to jest też coś, co mam wrażenie, że mało kto sobie może zdawać z tego sprawę, że pensje w bezpiece bynajmniej nie były konkurencyjne i z bezpieki nie było łatwo też odejść. Potrafiło być tak, że funkcjonariusze pisali podania, że chcieliby pójść na studia, chcieliby się uczyć, ale okazuje się, że kadrowcy mówili, że nie ma mowy po prostu, że to nie są czasy na naukę, trzeba tutaj walczyć z kontrrewolucją i po prostu w tym momencie macie tu być. Na naukę może jeszcze kiedyś przyjdzie czas, w związku z czym bywają takie osoby, które właśnie takie podania pisały, my się staramy zresztą te kwestie tutaj podawać. Natomiast potem, dopiero po jakimś czasie, zwłaszcza po październiku 56 roku, te osoby nadrabiają braki w wykształceniu. Poza tym samo jakby kierownictwo ministerstwa stara się też tak
że tak powiem, promować to wykształcenie i się potem nagle okazuje, że to młodsze pokolenie, pokolenie takie, które zdobywało edukację już bardziej po wojnie niż przed wojną, że potrafi być bardziej wykształcone od swoich przełożonych, którzy niekiedy po prostu osiedli na laurach, bazowali na tych swoich dawnych, że tak powiem, osiągnięciach w ruchu komunistycznym i się tym bardzo lubili czasami chwalić. Natomiast no, byli dużo słabiej wykształceni od swoich podwładnych, więc potrafiły być i takie sytuacje. Natomiast tak, ponieważ się troszkę rozgadałem, to dodam a propos tej osoby, o której myślę jako takiej z mojej perspektywy jednej z ciekawszych, to jest pierwszy szef wywiadu, pułkownik Stefan Antosiewicz. Ten biogram pisaliśmy wspólnie z doktorem Rafałem Kościańskim z Poznania. To jest postać bardzo nieszablonowa, mam wrażenie, ale też warto powiedzieć, że jego teczka osoba nie zawiera prawie żadnych dokumentów. To jest jeden z tych przypadków, o których powiedziała Magda, gdzie po prostu ją otwieramy i tam właściwie mamy dokumenty emerytalne. Gdzie ona się podziała? Tego po prostu nie wiemy i niestety rzeczywiście jest tak, że przy niektórych osobach mamy tego typu problem, w związku z czym odtwarzanie życiorysu Stefana Antosiewicza to była rzecz bardzo specyficzna, dlatego że na przykład akta partyjne, które jego dotyczą, również są bardzo malutkie. Natomiast szczęście, że tak powiem, było w tym, że on się bardzo blisko przyjaźnił z innym funkcjonariuszem, z Janem Frejem Bieleckim, który zresztą potem inne ważne funkcje już poza aparatem bezpieczeństwa odgrywał. W związku z czym, wiedząc o tym, że oni się kolegowali od czasów studiów na Politechnice Warszawskiej, można było prześledzić po prostu, gdzie razem byli. I to, co napisał Frej, w zasadzie się odnosiło bardzo często do tego, co się działo z Antosiewiczem. A były to kwestie bardzo ciekawe, dlatego że właśnie przed wojną to Politechnika Warszawska, to walki aktywistów komunistycznych z młodymi narodowcami, takie uliczne po prostu, o jakich przed wojną możemy mówić rzeczywiście tutaj w Warszawie. To też jest niesamowicie ciekawa sprawa. Zresztą to też przy programie Józefa Białka z kolei ze Lwowa wyszło, który pisał Paweł. To też tam jest opisane, są te walki z tamtych czasów. Natomiast potem, kiedy wybuchła II wojna światowa, obaj koledzy pojechali na wschód. Tam różne perturbacje, że tak powiem, różne rzeczy się działy, ale w pewnym momencie trafili na przeszkolenie na takim kursie dywersyjnym dla Polaków. Zostali przerzuceni za linię frontu i tworzyli wspólnie z paroma innymi osobami innej narodowości, nawet z Hiszpanami, to jest też specyficzna sytuacja, jakąś formację dywersyjną za linią frontu, która działa na terenach naszych dawnych kresów w dzisiejszej Białorusi. I to też jest ciekawe i bardzo symptomatyczne dla wielu osób, które potem żyły w Polsce, a przeszły przez struktury partyzantki komunistycznej, ale sowieckiej. Ci ludzie bardzo często w ogóle się nie chwalą tym, co tam robili. Milczą na ten temat. To jest bardzo symptomatyczne, bo mam wrażenie, że to po prostu chodzi o to, że jednak cele bardzo, bardzo wielu tego typu grup były ukierunkowane na zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego, nie tylko Niemców. W związku z czym nie wypadało się tym chwalić. Być może tak, że mieli jakieś powiązania z sowieckimi organami bezpieczeństwa. To też nie było coś, czym ci ludzie się chwalili. Chociaż zdarzają się takie przypadki, że potrafią funkcjonariusze podawać w ankietach nawet swoje pseudonimy agenturalne sowieckie. Więc to jest rzadkie, ale się te rzeczy spotyka. Natomiast po wojnie Antosiewicz błyskawicznie, że tak powiem, robił karierę, bo właśnie pierwszy szef wywiadu, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, w Katowicach, ściągnięty do Warszawy. Dosyć szybko został dyrektorem kontrwywiadu. Właśnie w tym okresie stalinowskim właściwie co jakaś likwidacja siatki szpiegowskiej, bądź uchodzącej za szpiegowską, to są też zresztą bardzo złożone rzeczy, robiona przez Departament I MBP, to po prostu Antosiewicz się tam podpisuje, że zatwierdza. Potem po różnych przemianach został wiceministrem spraw wewnętrznych, także po 1956 roku. W pewnym momencie zaczął być zwalczany przez frakcję moczarowską, usunięto go z resortu, natomiast kolega, o którym wspomniałem, Jan Frej Bielecki, ściągnął go do Aeroklubu Polskiego, Aeroklubu PRL wtedy. Ponieważ Stefan Antosiewicz w międzyczasie zrobił licencję lotniczą i w związku z czym tam się stał bardzo istotnym działaczem. Tam też przez szereg, że tak powiem, przez wiele lat działał jako właśnie taka osoba ze ścisłej, że tak powiem, czołówki działaczy.
w pewnym momencie na skutek różnych sytuacji, które się tam wydarzyły, jakiś także związany z, jak to mówiąc kolokwialnie, przekrętami finansowymi. Trudno powiedzieć czasami, czy to są rzeczywiście rzeczy prawdziwe, czy dęte. W jego przypadku chyba coś jednak było na rzeczy. Wyrzucono go stamtąd. Natomiast on to odbierał bardzo osobiście jako po prostu element rozgrywki politycznej z nim. I opublikowaliśmy między innymi tutaj donosy na jego temat, które zbierano, gdzie on się odgraża, że on przekaże pewne informacje na Zachód i pokaże niektórym z tych swoich adwersarzy, że tak powiem, jak było i że się odegra. Więc to też są czasami tak ciekawe rzeczy, a dodajmy pod koniec życia, on był bodajże przewodnikiem turystycznym. Także jak mówię, to są czasem tak złożone życiorysy i ciekawe i dla nas zaskakujące, gdzie ci ludzie się odnajdują, jakie mają hobby, bo na przykład mamy tutaj Antoniego Alstera, który się zajmował, że tak powiem, sztuką. Nawet tu jedną z jego prac publikujemy. Mamy Józefa Kratkę, o którym będzie można przeczytać w następnym tomie, który grał na skrzypcach i był od tego temat pasjonatem w ogóle skrzypiec. Więc to są ciekawe, czasami... czy o tym wiedział Jacek Kaczmarski, pisząc pewne zwroty. W każdym razie... piosenki. Są to czasami rzeczywiście, zresztą w ogóle do tego wątku Alstera i tych różnych rzeźb, to mam wrażenie, że w jednej ze znanych polskich komedii jest pewne nawiązanie. A propos tego tam, czym się zajmujecie i że ja się interesuję sztuką i tego typu rzeczy. Czasami mam wrażenie, że tutaj ten research reżyserów, scenarzystów potrafił być całkiem niezły. Ale to tak, że tak powiem, dygresja. Jeszcze dwa zdania i chciałem dołożyć do tego, co mówił Witek a propos Antosiewicza, tych dokumentów zgromadzonych, to kiedy Julia Brystygier odeszła z Bezpieki i zaczęła pisać książki, bo ona opublikowała trzy powieści i przy druku jej najsłynniejszej powieści Krzywe litery w książce i wiedzy, czyli w wydawnictwie, zaczęto się zastanawiać, czy aby dobrze robią, że w ogóle zaczęli współpracować z byłym funkcjonariuszem bezpieki tego poziomu, a wiemy przecież, że Julia Brystygier była bardzo ważnym funkcjonariuszem aparatu bezpieczeństwa, na co Brystygierowa miała jednej z redaktorce powiedzieć, żeby się nie martwiła, bo ona wszystkie dokumenty, jeżeli ktoś będzie miał jakieś problemy tutaj, to ona ma jak dokumenty zgromadzone w Paryżu i ona ujawni. To a propos tego, co mówił Witek. I jeszcze a propos jednej rzeczy Józefa Białka, o którym również Witek wspomniał. Ja miałem okazję pisać ten biogram. To rzeczywiście człowieka wyrzucono z bezpieki, usunięto z bezpieki za przekręty przy sprzedawaniu zabawek poniemieckich, które zostały znalezione w jakimś magazynie. Te zabawki zostały przywiezione do Warszawy, no i uznano, że trzeba je jakoś rozprowadzić pomiędzy może funkcjonariuszy, żeby no, funkcjonariusze również mieli dzieci, prawda, że może funkcjonariusze by z tego skorzystali. No, nie będę zdradzał szczegółów, państwo sobie doczytają, ja tam ten wątek opisuję, ale rzeczywiście te niektóre życiorysy i niektóre biografie tych funkcjonariuszy są naprawdę... no, co najmniej interesujące. Tutaj panowie się rozgadali, więc... Tak, tak. Wiedziałeś krótkie pytanie, Grzegorz, a rzeczywiście można mówić i mówić na ten temat. Ja tylko może krótko dodam, że rzeczywiście głód kadr na początku był bardzo duży. I mam takie spostrzeżenie, że o ile ludzie z przeszłością komunistyczną, z bagażem wojennych doświadczeń, jednak byli kierowani na te wyższe stanowiska, to wiele osób, które później trafiało do centrali MBP, początkowo na te niższe kierownicze stanowiska, kierowników sekcji i tak dalej, mamy takie sytuacje, że zaczynali swoją karierę w aparacie bezpieczeństwa od funkcji wartownika w PUBP w Zabrzu na przykład, tak? Że głód kadr był tak duży, jeżeli ktoś się wykazał pewną elokwencją, wiedzą, dokładnie, zaparciem. I lepszym przykładem, bo doszedł od wartownika do ministra, tak? Dokładnie, więc jeżeli przełożeni widzieli w jakiejś osobie pewną szansę, możliwości i tak dalej, to ta kariera, to przechodzenie po tych szczebelkach poszczególnych funkcji w tym okresie było naprawdę, mogło być bardzo spektakularne. Mówiliśmy o tych różnych obszarach, skąd werbowano, skąd napływały kadry do centrali resortu. Natomiast myślę, że warto też jest podkreślić, że to później odgrywało również ważną rolę,
czyli to skąd kto przyszedł, ponieważ w takim wielkim urzędzie, jakim był Centralna NBP, również działały pewne koterie, strefy wpływów i w wielu przypadkach awans lub degradacja zależało od tego, która z tych grup ma w danym momencie większe wpływy na działalność departamentów czy poszczególnych wydziałów. I jeszcze może dwa zdania o tym, kogo szukano, kto był potrzebny, przede wszystkim fachowcy w tamtym okresie. I to głównie, jeżeli chodzi o wywiad, kontrwywiad, ludzie znający języki obce, oni byli naprawdę bardzo, mówiąc kolokwialnie, w cenie, ale także buchalterzy, ekonomiści, ludzie znający się na zarządzaniu gospodarką całego urzędu. No i oczywiście nie wykluczano w tym pierwszym etapie pomocy ze strony fachowców przedwojennych, między innymi z policji politycznej. To znalazło swoje odzwierciedlenie między innymi w budowie, w tworzeniu kartotek informacyjnych, daktyloskopii, całej tej otoczce związanej z tą technicznym funkcjonowaniem urzędu. I w tym pierwszym etapie, oczywiście do tych czystek, kiedy ci ludzie, szkoląc swoich następców, przestawali być potrzebni, byli naprawdę mile widziani jako funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa. No tutaj poruszyłaś naprawdę jeden z ciekawszych wątków, o których w zasadzie mam takie wrażenie do momentu rozpoczęcia prac nad tym projektem, to w zasadzie nawet wśród badaczy tej tematyki niewiele się wiedziało, w zasadzie się w ogóle nie mówiło. No właśnie, eksperci przedwojenni od daktyloskopii, właśnie od takich badań już bardzo specyficznych, no bardzo często się odnaleźli w tych strukturach powojennych, co bywało zaskoczeniem. Ja też dodałbym jeszcze to, że tutaj też wśród bohaterów, czy pierwszego tomu, czy tomów kolejnych, będą chociażby ludzie, którzy z ruchem komunistycznym przed wojną, przed drugą wojną nie mieli nic wspólnego, wręcz doświadczyli represji sowieckich, będąc wywożeni w trakcie tych trzech fal na Syberię, Kazachstan i później wracali i też zdarzało im się wstępować do tego resortu bezpieczeństwa, więc takich zagadek, no troszeczkę z takiego pogranicza już może mniej historia, bardziej psychologii. Jak to się stało, że osoby, które doświadczyły osobiście represji sowieckich, później wstępowały do bezpieki. No tutaj takie biogramy są, bo też mam takie wrażenie, że ten projekt i ten pierwszy tom i oczekiwane kolejne odpowie nam więcej na te pytania o to, kim byli bezpieczniacy, a mniej odpowie na pytanie, jak funkcjonowała bezpieka. I chciałbym zapytać, czy myślicie podobnie, czy może tutaj byście ze mną polemizowali? Znaczy ja to może teraz bym zaczął, no dobrze, może od Witka, ale później Magda, żeby tak też nie kończyła za każdym razem. Ja się co do tego zgadzam, jeżeli chodzi o te kwestie, po prostu tutaj nam wiele rzeczy wychodzi w trakcie tej pracy i my nie jesteśmy czasem w stanie zaplanować, że tak powiem, opisu i potrafimy być po prostu zaskoczeni tym, z czym mamy do czynienia. Staramy się te niektóre wątki pogłębiać. Właśnie choćby mamy tych wspomnianych fachowców przedwojennych, bo z jednej strony mamy, faktycznie oni byli wykorzystywani, ale przyszedł czas, że była czystka i ich usuwano, dlatego że było podejście do tego takie, że to potencjalnie są osoby, które mogą być nielojalne, mogą wynosić informacje z resortu. Poza tym były już doświadczenia osób, które wręcz współpracowały z podziemiem i w centrali resortu, i w aparacie terenowym, które zdemaskowano, w związku z czym obawiano się tego typu ludzi. I zresztą polityka Orechwy była na tyle radykalna, że na przykład jak szefem wywiadu był Juliusz Burgin i wiedział, że mogą być problemy ze strony Orechwy w kadrach, to stawiał go bardzo często przed faktami dokonanymi, mówiąc, no, zatrudniliśmy
takiego a takiego człowieka i tak dalej, po czym mówił, nie, tam, znaczy wyrzut, proszę go zwolnić i tak dalej, Orechwa odpisywał. Z kolei na przykład Wacław Komar, późniejszy szef wywiadu, miał inne podejście. Wtedy wywiad był połączony cywilny z wojskowym i on po prostu czasem z góry wiedział, że osoby niektóre mają taki życiorys, który w MBP nie przejdzie przez kadry, w związku z czym zatrudniał tych ludzi w wywiadzie wojskowym na przykład. Więc to są czasem takie niuanse, które nie są na, że tak powiem, w pełni czytelne, ale warto, że tak powiem, o nich wspomnieć. Ale rzeczywiście oddajmy głos Magdzie, bo tak się dostałem do głosu za szybko. Ja tylko chciałam zwrócić też uwagę naszą i Państwa na inną sytuację. Niejednokrotnie jako redaktor odbierałam takie telefony. Może inaczej, wróćmy i powiedzmy o tym, że przyjęliśmy określoną strukturę biogramu. Mniej więcej co, gdzie powinno się znaleźć. Oczywiście biogram jest prowadzony chronologicznie, ale pewne założenia zostały przyjęte, o których oczywiście autorzy biogramów wiedzieli. I niejednokrotnie otrzymywałam telefon z informacją, no pani Magdo, ale ja tu w sumie czytam te akta i poznaję tą osobę, ale ona ma dwa biogramy. To znaczy posługiwała się zupełnie innym danymi osobowymi, danymi dotyczącymi rodziny, przebiegu wykształcenia, służbą i tak dalej. No i gdzieś od połowy akt osobowych, czy dopiero na etapie kontroli specjalnej, którą przeprowadzała Służba Bezpieczeństwa, okazywało się, że to jest zupełnie inny człowiek, zupełnie inaczej się nazywa. W czasie wojny przybywał w zupełnie innym miejscu. No i w zasadzie to ja nie wiem, co ja mam tutaj robić, bo mógłbym napisać dwa biogramy. Jednej osobie i jego alter ego, która została ujawniona w kontroli specjalnej. Więc no, same koncepcje tworzenia takich biogramów, czy odkrywania postaci, które właśnie tak jak mówiliśmy, no, pojawiały się z różnych stron i same musiały ukrywać swoją tożsamość z różnych powodów. I tutaj mamy sytuację, w których jeden z funkcjonariuszy przyjął dane osobowe, przyjął tożsamość żołnierza kampanii polskiej 1939 roku, zabrał mu mundur, zabrał mu dokumenty i od tego czasu posługiwał się jego danymi osobowymi. I takich sytuacji, kiedy tak naprawdę mamy do rozplątania biogram osoby, co do której no, trudno dzisiaj zweryfikować, czy rzeczywiście tak było, czy też nie, przy tak skąpej bazie źródłowej, no, to też jest dla badacza i dla nas jako redaktorów momentami duże wyzwanie. Ja jeszcze, tak? Znaczy ja się rzeczywiście z tą tezą Grzegorza jak najbardziej zgadzam, że poznajemy ludzi, no bo na tym przede wszystkim ma ten słownik biograficzny polegać, że poznajemy ludzi, poznajemy ich życiowe wybory. Nieraz te życiorysy są niezwykle pokrętne, tak jak Magda opowiadała, rozwikłać. Wydaje się, że rzeczywiście, no a propos wcześniejszych pytań, tak, bierzemy teczkę personalną, spisujemy informacje i wydaje nam się, że znamy życiorys. Otóż nie, no przy konfrontacji tych poszczególnych źródeł, poszczególnych danych, informacji wychodzą nam rzeczywiście, no nieraz niesamowite rzeczy, że jak w ogóle człowiek, który przeszedł przez gehennę łagrów, mógł do tej bezpieki wstąpić, tak? No tak jak wielokrotnie się nad Wojciechem Jaruzelskim zastanawiamy, jak to jest możliwe, że on widząc na żywo, doświadczając na własnej skórze to, co doświadczył w czasie II wojny światowej, staje się tym później, kim się staje. Ale oprócz tego poznajemy również tą maszynerię, ogromną maszynerię bezpieki poprzez właśnie tych ludzi, że to jest nie tylko, to są te piony operacyjne, o których już i napisano dosyć sporo i myśmy już dzisiaj powiedzieli, tak, że to są nie tylko te piony, które zwalczają podziemie niepodległościowe, zwalczają Kościół, zwalczają opozycję, w pewnym momencie szukają wrogów wewnętrznych w partii, ale to jest również ta cała otoczka, te właśnie piony, które, dzięki którym ta bezpieka może funkcjonować, tak, to są właśnie ci buchalterzy, to jest to biuro
biuro prawne, to jest to biuro administracyjno-gospodarcze, to są, nie wiem, garaże, o których wiemy, że ktoś musiał nimi zarządzać i tak dalej. Więc rzeczywiście to dostajemy naprawdę w pierwszym tomie i później w kolejnych dostajemy kompendium wiedzy, gdzie wiele rzeczy do tej pory było tak naprawdę, przepraszam za kolokwializm, liźniętych, a tutaj będziemy mieć naprawdę bardzo wiele odpowiedzi na bardzo wiele pytań, aczkolwiek oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie na wszystkie. Może ja dopowiem jeszcze, przepraszam Witek, że wejdę ci w słowo. Witek już o tym wspomniał, że zarobki w pierwszych latach funkcjonowania resortu może nie były zbyt wysokie, natomiast w tamtym czasie, kiedy de facto za pieniądze nie dało się wiele kupić, ważne były inne rzeczy, jak chociażby stołówka pracownicza, gdzie można było zjeść ciepły posiłek, jak choćby wyposażenie w mundur, mieszkania pracownicze. I to dla wielu ludzi, którzy po gehennie wojny zostali praktycznie bez niczego, w sensie takim bez rodziny, ale też bez zaplecza socjalnego, było też naprawdę bardzo ważne. No tak, jeszcze tylko dopowiem, bo tak mówiąc o tym, przypomniała mi się historia, jak niektórzy potrafili wykorzystywać te stanowiska w bezpiece do działalności stricte komercyjnej, łamane przez przestępczą. No tutaj Faustyn Grzybowski się kłania i zorganizowany wspólnie tam z dużą częścią jego rodziny, tak naprawdę zorganizowany szaber na terenie Dolnego Śląska i mimo wszystko nie zapłacił za to ceny, wylatując z resortu, ale no tak, to tak. No tak, my mamy tutaj przykłady funkcjonariuszy, którzy jeździli na szaber, na zachód, na tak zwane ziemie odzyskane, bynajmniej nie w celu zdobycia korzyści dla siebie, ale dla resortu. W resorcie brakowało biurek, brakowało lamp, maszyn do pisania samochodów, papieru i bardzo często funkcjonariusze byli służbowo wysyłani właśnie na ziemię zachodnie, do Wrocławia, Szczecina i tak dalej, żeby taki ekwipunek na funkcjonowanie poszczególnych biur stamtąd przywieźć. Ja z kolei bym jeszcze dodał, że dla wielu ludzi wstąpienie do organów bezpieczeństwa było dużym awansem, dlatego że spora część tych, zwłaszcza młodych funkcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w ruchu komunistycznym przed wojną, a na przykład zetknęli się z nim poprzez Armię Ludową pod koniec wojny, oni się niekiedy wywodzili z biedoty chłopskiej, ze środowiska robotniczego i dla nich to był z pewnością bardzo duży awans, bo właściwie w tamtym czasie zdobywanie stopni oficerskich następowało bardzo szybko, a to była też pewna miara prestiżu, na pewno w rodzinach przynajmniej niektórych tych ludzi, że tutaj o to proszę się któryś, że tak powiem, wybił. Do tego dochodzi taki element, który się wiąże z władzą, z poczuciem tego, że ma się coś do powiedzenia, chodzi się z bronią, że tak powiem, więc to dawało też poczucie, zwłaszcza dla tych młodych chłopaków, takiego, że są bardzo ważni. To zresztą był też pewien radykalnie, że tak powiem, zwalczany problem, mianowicie tego, że ci młodzi ludzie potem potrafili po pracy pójść w miasto i co chwilę w tych naszych teczkach spotykamy relacje z jakichś kolejnych libacji, gdzie było strzelanie, gdzie były pobicia i tak dalej, bo oni się czuli władzą, potrafili się nie zgadzać milicjantom na to, że ci chcą ich wylegitymować i tak dalej. To są takie różne rzeczy, które stanowią tło tego wszystkiego. Niekiedy ci ludzie potrafili nabroić w przeszłości i mieć kary dyscyplinarne, ale potem rzeczywiście awansować, więc to są jeszcze te elementy, o których tutaj warto wspomnieć. Cóż ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo tutaj tyle tych wątków po drodze padło. Nic, na razie się może na tym zatrzymam. No, nie wystrzelajmy się ze wszystkiego przed promocją kolejnych tomów, bo to by było no, niecelowym zachowaniem. No tak, rozmawiamy o tym, jak ci funkcjonariusze funkcjonowali. Rozmawiamy już blisko półtorej godziny i chciałem jeszcze dwa pytania zadać. Może w międzyczasie właśnie na kanwie tego, o czym mówiła Magda, o tych poplątanych życiorysach niektórych ludzi. Chciałem wam zadać pytanie o tak zwanych zdrajców. Jak dużo tutaj może się znaleźć biogramów ludzi, którzy w cudzysłowie
zdradzili bezpiekę, czyli albo uciekli na zachód wzorem Światły, który jest tutaj pierwszym skojarzeniem, ale na pewno nie jedynym oficerem MBP, któremu udało się zbiec i tutaj jakby w ten sposób, ujawniając informacje z funkcjonowania MBP, jakby no tutaj wyrządził dość duże szkody temu tak zwanemu resortowi, ale też o zdrajców w tym takim przewrotnym znaczeniu, czyli de facto ludzi, którzy weszli do tych struktur albo współpracowali z podziemiem, bo zostali zwerbowani, albo weszli, bo byli ideowymi tutaj przedstawicielami środowiska antykomunistycznego, niepodległościowego i jakby no tutaj świadomie wchodzili w podwójną rolę. Czy z takimi sytuacjami się zetkniemy przy tych biogramach? Tak, zetkniemy się, ale nie na zbyt dużą skalę, bo na przykład jeżeli chodzi o owo wstępowanie w struktury, to myślę, że to w większym stopniu dotyczy zresztą milicji niż UB. Tak mi się na przykład Północne Mazowsze kojarzy, gdzie tam po prostu, albo na przykład Podhale, gdzie rzeczywiście tam sporo osób z podziemia niepodległościowego w te struktury weszło po to, żeby po prostu zdobyć broń, a potem to były niekiedy masowe dezercje. Były też sytuacje osób, które się tam dostały, być może rzeczywiście to było polecenie organizacyjne, natomiast ponieważ nie wybuchła III wojna światowa, nic się nie wydarzyło takiego, co się spodziewali wcześniej, w związku z czym oni tam zostali już z czysto pragmatycznego punktu widzenia, bo w zasadzie nie mieli innego wyjścia, ze względu na to, że no właściwie oni już tak daleko w to weszli, że właśnie trudno się było z tego wycofać. Więc to są czasami i takie przypadki. Jeżeli chodzi o ucieczki, tutaj mamy różne sytuacje, dlatego że na przykład będziemy mieli w tej serii, bo niekoniecznie w tym tomie, biogramy na przykład niektórych osób, które po prostu uciekły na zachód. Bo tu nie chodzi wyłącznie o emigrację, to rzeczywiście miało miejsce i zresztą po tej emigracji się potrafiły dziać różne ciekawe rzeczy, dlatego że mamy na przykład taką postać, która też będzie w którymś z dalszych tomów, Adam Kornecki. To był oficer, który między innymi kierował Wojewódzkim Urzędem w Kielcach, ale który potem, tak jak Światło, dał relacje dla Radia Wolna Europa. Był taki funkcjonariusz, który był w Katowicach, potem był w wywiadzie, Leon Winiawski, który przekazał paryskiej kulturze jakieś dokumenty dotyczące różnych rozgrywek na łonie organizacji partyjnej w MBP w okresie rozliczeń w 1954 roku. Więc to są na przykład tego typu sytuacje. Jest historia człowieka, którego opisałem, którego życiorys rzeczywiście tutaj jest, którego życiorys jest zresztą bardzo zagadkowy i tak naprawdę ja sam nie wiem, co o tym myśleć, mianowicie Zbigniewa Dybały, człowieka, który był oficerem kontrwywiadu, a potem zastępcą szefa wywiadu, który być może, bo ja cały czas, że tak powiem, ja jestem szczerze przekonany, że to jednak chyba tak było, ale z drugiej strony nie mamy takiej bezpośredniego takiego złapania za rękę. Natomiast no, myślę, że te poszlaki, które są dosyć mocne, wskazujące na to, że Zbigniew Dybała podjął współpracę z brytyjskimi służbami. I ja to już napisałem w swojej książce w zakończeniu. Tutaj też te historie podaję, to zresztą są pokazane dokumenty, dlatego że on na koniec swojej kariery w MSW popełnił samobójstwo ze względu na to, że zamierzano go z tego resortu usunąć z powodów dyscyplinarnych, ale on już sobie prawdopodobnie nie radził psychicznie po prostu z tymi obciążeniami, które go spotkały i popełnił samobójstwo, zresztą zażywając cyjanek, który był przeznaczony początkowo dla zamordowania pewnego funkcjonariusza, który uciekł na zachód z wywiadu, ale niższego szczebla. Myślę, że też warto wspomnieć właśnie, że są osoby, których życiorysy już były opisywane, które współpracowały z podziemiem, bo mamy na przykład przy okazji likwidowania, rozpracowywania struktur WiN-u, mamy Czesława Stachurę z Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi, który współpracował z osobami zaangażowanymi w działalność WiN-u właśnie w Łodzi. On nawet udostępniał oryginalne dokumenty w tym sensie, że je po prostu wynosił na noc z urzędu. One były w jakiś sposób powielane, robione jakieś być może wypisy, po czym je przynosił. W momencie, kiedy został zdemaskowany, oczywiście został zamordowany. W trakcie zwalczania struktur WiN-u zdemaskowano na przykład
przykład sekretarkę, jeżeli dobrze pamiętam, sekretarkę szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku. Znany jest przypadek, kiedy żona jednego z funkcjonariuszy z kolei z Łomży, który potem zresztą też karierę robił w centrali resortu, też się okazało, że współpracowała z podziemiem. Tutaj myślę, że jeszcze może Magda coś powiedzieć, bo ona pracuje w tej chwili nad pewnym biogramem, który dotyczy właśnie tego typu kategorii osoby. W każdym razie, jak mówię, to nie są częste przypadki, ale się zdarzają. Natomiast czasami właśnie ciekawe jest również to, kiedy po prostu po odejściu ze służby ci ludzie, że tak powiem, odchodzą od tych poglądów takich komunistycznych, przestają w komunizm wierzyć i angażują się w jakiś sposób w działalność choćby solidarnościową, no bo mamy w pierwszym tomie Wiktora Herrera bądź co, bądź też taką postać, która dla części osób będzie dużo bardziej znana jako osoba aktywna w latach 80., a nie funkcjonariusz B. Doradca ekonomiczny Solidarności w 81 roku, tak? To dodajmy, jakby ktoś z Państwa nie kojarzył postaci, a tutaj występuje jako jeden z oficerów przesłuchujących między innymi Anodę, czyli no tutaj mamy taką historię no z pogranicza, no tutaj te trzy hipotezy, które funkcjonują od samego początku po śmierci Anody, wciąż są niewyjaśnione, jaka była rola pułkownika Herrera wówczas, no tego to chyba się już nie dowiemy, ale Magda, jakbyś mogła właśnie uchylić, na ile mogłabyś uchylić rąbka tajemnicy odnośnie tego przygotowywanego do kolejnego tomu biogramu? Ten biogram jest w trakcie opracowywania, uzupełniania w zasadzie, bo cały czas napotykamy na nowe dokumenty i to jest właśnie ta magia badania historii, kiedy wydawałoby się, że wszystko zostało już napisane, powiedziane, zbadane, jednak jak ktoś, docierając do nowych dokumentów, może patrząc z innej perspektywy, ocenia to w inny sposób, tutaj w moim Witka przypadku, niż zrobili to wcześniej badacze. Mowa o Włocławie Alchimowiczu, który, jego życiorys, tutaj naprawdę nie mamy czasu, bo byśmy do 17 na ten temat dyskutowali, jest tak zagmatwany, bo on wywodzi się ze środowiska politycznie, ze środowiska ONR-u, czyli bardzo na prawo, natomiast w trakcie wojny był również członkiem AK, ale też partyzancki sowieckiej. Po wojnie zostaje wysokim funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. No i teraz w 1947 roku został aresztowany, szybko osądzony, skazany na karę śmierci, która została wykonana. I przez wielu jest uważany za osobę, która współpracowała z Winem, z siatką wywiadowczą rotmistrza Pileckiego, a z drugiej strony niektórzy również uważają, że cały czas to była gra operacyjna służb i w zasadzie on był jedną z osób, które przyczyniły się do aresztowania kierownictwa trzeciego zarządu Win oraz rotmistrza Pileckiego. Mam nadzieję, że się bliżej przyjrzymy tym postaciom, bo tych postaci tutaj akurat w tym temacie jest więcej, które zasługują naprawdę na bliższe przyjrzenie się i może opisanie ich z innej perspektywy. No ale tak jak Witek powiedział, tych postaci, które mówiąc kolokwialnie przeszły na drugą stronę, czy zniknęły w strukturę resortu bezpieczeństwa, zarówno w samej centrali, ale również w tak zwanym terenie, w ośrodkach terenowych, było naprawdę sporo. Ja tutaj mam na przykład, przepraszam, przykład ze Szczecina, bo tutaj też mówimy o ośrodkach terenowych. W Szczecinie działacz podziemia Bronisław Zientarski, który w pewnym momencie był człowiekiem, był funkcjonariuszem PUB w Świnoujściu, kiedy okazało się, że został zdemaskowany i miał być aresztowany, uciekł z całą kasą urzędu, czyli tak naprawdę na cele organizacyjne pobrał całą kasę przeznaczoną na wypłatę dla funkcjonariuszy.
No tak, tutaj takie humorystyczne elementy pułkownika Kwiatkowskiego się kłaniają i chociażby sam fakt, jak Państwo oglądali, jeżeli oglądaliście ten film, to wiecie, że tam pojawia się informacja, że to jest historia oparta poniekąd na faktach, więc tego typu historię tutaj może uda się, podejrzewam, przy badaniu kolejnych biogramów, może udałoby się odkryć jeszcze podobne, niezbadane, nieznane historie, a jeszcze chciałbym dopytać na koniec, czy Paweł też Sztama chciałby skomentować to pytanie. Ja o dwóch przypadkach powiem. Jeden będzie przypadek Juliusza Burgina, który będzie w którymś tomie opublikowany, jeden z pierwszych szefów wywiadu, bardzo ważna postać później, przecież ambasador w Korei i w Chinach. Natomiast to jest właśnie przykład tej osoby, która może po odejściu z bezpieki nie zerwała z ideami komunistycznymi, ale on w latach 60. załatwił jednemu z niemieckich historyków, Thomasowi Harlanowi, wejście do archiwów MSW. Tenże historyk niemiecki szukał informacji na temat zbrodniarzy nazistowskich, którzy uciekli do Ameryki Południowej, czy w ogóle uciekli, udało im się uniknąć sprawiedliwości. No i właśnie tam po prostu Służba Bezpieczeństwa stwierdziła, że coś jest nie tak i trzeba tego Burgina doskonale prześwietlić. Łącznie z tym, że Burgin się bardzo mocno obraził, odesłał chyba wszystkie odznaczenia, które otrzymał w szeregu lat za swoją działalność. Zresztą tam jest podejrzenie i to chyba mi Witek nawet mówił, że on jakieś informacje do Radia Wolna Europa również przekazywał. Natomiast druga sprawa to nie jest osoba, to nie jest żaden naczelnik i tak dalej, tylko okazało się, że to ostatnio właśnie wyszło w czasie moich badań nad pionem śledczym, jedna z maszynistek w departamencie śledczym, tego mrocznego Różańskiego, okazało się, że czujność towarzyszy sprawdzających panią maszynistkę zawiodła, ponieważ ona przepisywała egzemplarze protokołów przesłuchań, przy których była i przepisywała je w dodatkowym egzemplarzu i wynosiła do swoich tam kolegów, którzy byli zrzeszeni w jakichś tam grupach takich oporu maleńkich, to był 49 rok, więc to już takie minimalne te grupy oporu były. Jak ona ładnie stwierdziła, że kiedyś oni mnie tutaj za to zabiją, ale kiedyś mi wolna Polska i nowy rząd postawi pomnik. To tak dwa takie po prostu skrajne przykłady. No tak, oba skrajne i oba niezwykle interesujące. Już kończąc, chciałbym jeszcze zapytać was, bo jak mawiał klasyk, czekistą jest się przez całe życie i to też jest takie chyba powszechne przekonanie, takie publicystyczne, że jak już ktoś funkcjonował w tej bezpiece, to tym bezpieczniakiem był cały czas. Tutaj przez wasze wypowiedzi przewijały się różne takie elementy właśnie, że albo ujawniano różne informacje, starano się nimi grać, bądź dyskredytować, zdradzano poprzez w ten sposób pewne tajemnice bezpieki. I też wspominaliście o tym, że ci ludzie, bo te biogramy jakby odnoszą się do całości, całokształtu życia danego bohatera, a nie tylko tego okresu, kiedy pracował w bezpiece, ci ludzie też, jeżeli opuszczali, przestali pełnić służbę w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, lądowali w bardzo różnych miejscach. I tak chciałbym was zapytać, żebyście się pokusili o taką ogólną ocenę, jak to wyglądało. Czy jednak większość tych funkcjonariuszy dożywała do emerytury już później w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w MSW, w Służbie Bezpieczeństwa, czy jednak, no bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że część funkcjonariuszy, między innymi z pionu śledczego, została po 56 roku wyrzucona. Oni lądowali też w różnych miejscach. Nie zawsze działo im się krzywda, tak jak duszy, że odsiedział wyrok, ale jednak no, niejednokrotnie byli usuwani z resortu. Kolejna taka fala, która się nasuwa, to jest czystki antysemickie po 68, które też dotknęły bezpieki. Natomiast no jak właśnie ci ludzie z kierowniczych stanowisk w okresie stalinowskim przede wszystkim, bo tutaj no, ten długi okres od 47 do 56 oni musieli pełnić, bo inaczej by się nie znaleźli w tym leksykonie, musieli pełnić funkcje kierownicze. Jak to u nich wyglądało? Jak właśnie ta sytuacja się prezentuje? Może zacząłbym od Magdy tym razem, już ostatnią rundę, a później oddam głos panom. Dziękuję, Grzegorzu. Ja czasami miałam takie wrażenie, studiując biogramy, które
też nadchodziły innych autorów, że osoby, które pełniły przez długie lata stanowiska kierownicze w resorcie, był taki ten slogan zawód dyrektor, jeżeli były na kierowniczych stanowiskach w resorcie, to również później jak gdyby nie działa im się krzywda w większości. Znajdowali zatrudnienie w innych strukturach administracji państwowej na przykład, ale właśnie na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich, w różnych zakładach produkcyjnych. To też zależało od tego, czym zajmowali się w resorcie, ale jeżeli byli finansistami, oni często później, tak jak mówiliśmy, uzupełniali wykształcenie, więc łatwiej im było odnaleźć się w tym na rynku pracy po opuszczeniu resortu bezpieczeństwa. Wielu z nich również robiło kariery, ale też udzielało się w życiu społecznym, w życiu również partyjnym. Zwłaszcza ci starsi funkcjonariusze, którzy jeszcze mieli za sobą tą przeszłość komunistyczną przed wojną. Wielu z nich jeszcze, już będąc na emeryturze, byli członkami różnych egzekutyw partyjnych, dzielnicowych, swoich miast i tak dalej. Także nie zawsze było tak, że całkowicie rezygnowali z jakiejkolwiek aktywności. Moim zdaniem dotyczyło to mniejszej części funkcjonariuszy i tutaj w grę wchodził przede wszystkim wiek albo zdrowie, które nie pozwalało im dalej być aktywnym zawodowo i społecznie. Tak, no tutaj Grzegorz tu wspomniał, tak, o tych rozliczeniach, więc ten najbardziej skrajny przykład, czyli procesy, ten najważniejszy proces 57 roku Romana Romkowskiego, Anatola Fejgina, Józefa Różańskiego. Oni odeszli z bezpieki właśnie na fali tych czystek, które przyniosła destalinizacja, no i w nich po prostu dostrzeżono tych głównych kozłów ofiarnych. No mówmy się, tych kozłów ofiarnych było zdecydowanie więcej, ale to były te trzy osoby, które głównie przecież odpowiadały, i to nawet w tym procesie w 57 roku, to clue tego procesu dotyczyło poszukiwania wroga wewnętrznego, a tak naprawdę, a nie zwalczania podziemia niepodległościowego czy innych organizacji opozycyjnych. Problem był nie, że bili, tylko że bili komunistów. Tak jest, oczywiście, że tak. To było to najważniejsze, przecież jeżeli się weźmie protokoły przesłuchań, no to oni głównie o tym mówią, mówią o tym sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, i tak dalej. Oni w większości o tym mówią, że nie było problemem zwalczanie, tak zwane w cudzysłowie zwalczanie bandytyzmu do 1948 roku, bo to było dla nich normalne. Problem było to, że właśnie bili komunistów. Oczywiście, tak jak Magda mówiła, no te losy się również potoczyły. Choćby minister Radkiewicz, który poszedł, został ministrem gospodarstw rolnych, prawda. Do Ministerstwa Rolnictwa trafił Adam Humer, wspomniany Burgin był ambasadorem przecież w Korei, więc różnie te losy się potoczyły. Drugi jeszcze ten odsetek to był właśnie ta słynna narada. Oprócz tych trzech funkcjonariuszy, które spojrzałem, to była ta narada w 56 roku, prawda, w październiku, gdzie oskarżono bardzo wielu ważnych person bezpieki, Brystygierową, Kratkę, Józefa Czaplickiego, który przecież miał się świetnie do tamtego czasu, prawda, że nie miano do niego żadnych tutaj pretensji o jego pracę. Więc właśnie ten rok 50, od 40, powiedzmy od 54 do 57 roku, no to był ten przełomowy, prawda, gdzie niewielu z tych, no relatywnie wydaje mi się, niewielu z tych zostało jednak w bezpiece, a głównie właśnie ci specjaliści, tacy jak buchalterzy na przykład, o których Magda również wspomniała. Jeżeli chodzi o to, jak funkcjonariusze odchodzili ze służby, można powiedzieć, że tak jak czasem co niektórych przyjmowała partia, to i partia czasem dawała następne zatrudnienie. Dlatego, że po prostu choćby na przykład wicedyrektor Departamentu V, zastępca Brystygierowej, Romuald Gadomski, potem wiceszef wywiadu. W momencie, kiedy go zwolniono z wywiadu, trafił do Polskiego Radia i na stanowisko dyrektorskie. Co więcej, jak zwalniano różne osoby,
osoby znające języki obce, to on jest bardzo dużą chęcią zatrudniał właśnie w Polskim Radio, w strukturach, które się zajmowały nasłuchami zagranicznych rozgłośni, po prostu umiały sobie poradzić z odczytaniem tego, z zapisywaniem, zrobieniem jakichś skryptów i tak dalej. Czyli tutaj scenariusz psów też mógł być wzorowany poniekąd na tym przykładzie, tak? No ten przykład jest może mniej znany, ale rzeczywiście to jest i taka postać. Część osób odchodziła po prostu na rentę i to była niekiedy sytuacja taka, że oni powiedzmy ten uszczerbek na zdrowiu, możemy powiedzieć, że był dyskusyjny. Oczywiście trudno jest oceniać czyjś stan zdrowia, zwłaszcza po latach. Natomiast niekiedy można odnieść wrażenie, że to było po prostu zrobione po to, żeby danego człowieka szybciej zesłać na boczne tory. Na zasadzie takiej, my tu, panie pułkowniku, damy panu rentę, ale pan to już odejdzie może z resortu. I to takie przypadki mamy niekiedy na przykład i po 56 roku, ale i w latach 70, kiedy po prostu odmładzano resort, no to był pewien problem dla ministerstwa, bo ci starzy funkcjonariusze po prostu byli na stanowiskach bardzo wysoko opłacanych, a częstokroć już im się za bardzo pracować nie chciało, w związku z czym wysłanie ich już w pewnym momencie na przyspieszoną emeryturę, albo właśnie na emeryturę, albo na przyspieszony wariant na rentę, czasami rozwiązywało ręce. Z drugiej strony były też osoby, które odchodziły z służby w bardzo nieprzyjemnych stosunkach z UB czy z SB. W leksykonie mamy trochę takich ludzi i to powiedziałbym, że nie mało, dlatego że to, o czym wcześniej wspomnieliśmy, weryfikacja życiorysów, czyli to, że ludzie co innego na początku podawali, a potem co innego się okazywało. To potrafiły być rzeczy błahe, jak na przykład taka historia, kiedy na przykład młody chłopak trafił do Armii Ludowej gdzieś na przykład na Kielecczyźnie i kiedy tworzono organy bezpieczeństwa, on był za młody, żeby do nich wstąpić, ponieważ był jeszcze nieletni. No to on wtedy na przykład po prostu zgłaszał, że jest starszy o rok czy dwa. Oni go przyjmowali, bo często, po prostu nie było jak tego zweryfikować. Natomiast potem się okazywało, że ta data się nie zgadza. Na początku rzeczywiście przyjmowano dosyć szeroko, w związku z czym do resortu się dostały osoby, które później by się nigdy w życiu nie dostały. I było ileś fal czystek związanych po prostu z tym, że robiono weryfikację życiorysów. Było biuro do spraw funkcjonariuszy, najpierw wydział, później biuro do spraw funkcjonariuszy, które zajmowało się wykroczeniami dyscyplinarnymi. Ono miało pełne ręce roboty. Natomiast z drugiej strony, oprócz tego, co na bieżąco psocili, to były kwestie związane z tym, co w życiorysach się nie zgadzało. I tutaj potrafiły się nie zgadzać bardzo różne rzeczy, bo potrafiła wychodzić działalność w AK, która o ile na początku jeszcze powiedzmy przymykano nieraz na to oko, bo to też zależało, że tak powiem, jakiego typu to była działalność, znaczy kto co robił po prostu w tych strukturach niepodległościowych. Natomiast później zatajenie tej informacji już było problemem. Problemem mogło być na przykład to, że niektóre osoby zataiły swoje grzechy przedwojenne związane z współpracą z Niemcami. I to nie są rzadkie przypadki. Będziemy mieli w jednym z przyszłych tomów biogram funkcjonariusza, który był żydowskiego pochodzenia i znalazł się żył na Kresach. Natomiast w momencie, kiedy wkroczyli Niemcy, on miał sfabrykowane dokumenty i, że tak powiem, tam, gdzie najciemniej pod latarnią, po prostu na papierach polskich pracował w strukturach jakichś tam oczywiście bardzo niskich, okupacyjnych, gdzieś tam w jakimś powiecie. I po prostu potem, jak już w tym całym zamieszaniu wojennym, że tak powiem, znalazł się po drugiej stronie. Oczywiście absolutnie zataił to, co się działo w czasie wojny. Natomiast niekiedy było tak, że zgłaszały się różne osoby do ministerstwa, skarżąc się na kogoś, na jakieś represje. Były prowadzone różne dochodzenia związane ze zbrodniami wojennymi albo co najmniej jakimiś takimi historiami, kiedy ktoś po prostu się czuł represjonowany. Niekoniecznie to chodziło o mordowanie ludzi, ale czasami po prostu o jakiegoś typu represje. Że ktoś po prostu był zbyt blisko związany z okupantem. I kiedy to potem wychodziło, to potrafiło złamać karierę danego człowieka i w tym przypadku akurat tego człowieka, o którym mówię, to się wydarzyło dopiero w latach 60. On miał olbrzymie w sumie zasługi jako pracownik operacyjny, ale to go nie uratowało przed zwolnieniem. Po prostu nakłamał i został złapany w taki sposób. Mamy takich przypadków rzeczywiście dużo, ale też oczywiście przypadki zupełnie inne, no, wykroczeń dyscyplinarnych związanych właśnie z jakimiś oszustwami,
z rozbojami. No, tu jest cała masa różnego rodzaju historii. To ci ludzie też potem bardzo różnie lądowali. Niektórzy rzeczywiście mieli, powiedzmy, złamaną karierę, nazwijmy to umownie, w administracji, więc pracowali gdzieś fizycznie albo na jakichś mniej opłacanych stanowiskach, ale niekiedy było tak, że ludzie ci potrafili na przykład pójść do wojska i w wojsku sobie całkiem nieźle radzili. Więc naprawdę ta mozaika postaw jest tu rzeczywiście niezwykła. Natomiast, jak zostało wcześniej powiedziane, my naprawdę czasem mamy duże problemy z tym, żeby powiedzieć, co się z daną osobą działo później, bo nie mamy tego skąd wiedzieć. Największą pomocą dla nas pod tym względem jest taki typ dokumentacji, który bardzo często jest niedoceniany przez historyków, ale myślę, że osoby zajmujące się biografistyką powinny zdawać sobie sprawę z tego, że akta paszportowe, które są przechowywane w IPN, czyli po prostu podania o wydanie paszportu, potrafią zawierać bardzo cenne informacje, bo tam mamy po prostu, albo właśnie wskazówki, gdzie szukać. Bo mamy informacje częstokroć właśnie o tym, że dana osoba pracowała w jakiejś innej instytucji. Dowiadujemy się o jakichś odznaczeniach, o których nie wiedzieliśmy, które te osoby dostawały już po odejściu z resortu. Czasami na przykład dowiadujemy się, z kim były spokrewnione, bo po prostu w przeszłości zatajały to, a na przykład potem to już nie miało żadnego znaczenia i nagle się okazuje, że historia tych ludzi jest troszkę bardziej bogata, niż by się wydawało. No i warto podkreślić, że w ten sposób też się dowiadujemy, jak ci ludzie wyglądali, bo niekiedy jest tak, że właściwie większość zdjęć, które my tutaj mamy, to pochodzi po prostu z akt paszportowych. To jest bardzo ważna sprawa. Jest jeszcze pewien typ dokumentacji, który też pod tym względem bardzo się przydaje. Tak jak wspomnieliśmy, sporym problemem jest zorientowanie się, co się działo z ludźmi, którzy wyjechali z PRL. Zwłaszcza jeżeli chodzi o funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego, którzy wyjeżdżali po 56 roku albo w okolicach roku 68, bo to czasem jest jeszcze przed tymi wydarzeniami. Tu jest rzeczywiście sporo problemów, ale zdarzają się na przykład takie historie, że ludzie ci dostawali zgodę na wyjazd. Mamy normalnie te wszystkie dokumenty związane z wyjazdem. One są zawarte w tak zwanych aktach osobowych cudzoziemca. To są jakby takie akta paszportowe, ale trochę innego typu. I bywają sytuacje, kiedy już w okresie, kiedy partią kierował Wojciech Jaruzelski w latach 80., ci ludzie tu przyjeżdżali do Polski i w ten sposób czasami potrafimy się dowiedzieć, jak oni się w tym konkretnym momencie nazywali. Czasami są jakieś dodatkowe informacje a propos tego, gdzie mieszkali. To potrafią być ciekawe rzeczy, natomiast właśnie one są w tak w sumie błahych dokumentach i pod tym względem no to rzeczywiście my i sami już o tym wiemy i radzimy to innym badaczom, żeby po prostu weryfikować absolutnie wszystkie sygnatury, które jesteśmy w stanie znaleźć, bo nigdy nie wiadomo, co się gdzie znajdzie. Jeszcze a propos tego, co Witek mówił już na sam koniec, rzeczywiście myśmy, przecież zdarzyło się, prawda, że myśmy w wyszukiwarkach cmentarnych szwedzkich wyszukiwali funkcjonariuszy żydowskiego pochodzenia, którzy wiedzieliśmy, że do Szwecji wyjechali i kilka osób udało się de facto ustalić, między innymi właśnie Józefa Kratkę, więc dokładnie znamy, wiemy na pewno, że to jest ten Józef Kratko, wiemy kiedy umarł, gdzie jego grób jest i tak dalej. No tak, bo chociaż tutaj przeprowadzono kompleksowe badania biograficzne, to jednak, jak słusznie zauważyliście, no nie wszystko da się ustalić i prawdopodobnie pewnych rzeczy może się nie uda ustalić, natomiast no pewne luki, chociażby te kwestie biograficzne, jeżeli chodzi o badanie osób, które wyemigrowały z PRL, może jeszcze kiedyś udałoby się kolejnym badaczom uściślić. I kończąc już nasze spotkanie, tak przyszedł mi do głowy, bo jak rozmawialiśmy tutaj, zawód dyrektor, gdzie ci ludzie lądowali i tak dalej, no to są bardzo różne losy. Zupełnie nieprzystające do tego, jak się ogólnie wydaje, jest los ministra czy przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, czyli Władysława Dworakowskiego, który właśnie po ucieczce światły był takim partyjnym szefem resortu nominowanym właśnie już przez partię komunistyczną. I on, proszę sobie wyobrazić, to jest spektakularna historia, jeżeli chodzi o to, jak nisko można spaść, ale znaczy spaść, to był też jego wybór, bo to był przedwojenny robotnik zaangażowany w ruch komunistyczny, w tą konspirację jeszcze z lat 20-30, w konspirację drugowojenną komunizującą. On po prostu, jak już spadł
w hierarchii partyjnej, to wrócił do swojego wyuczonego zawodu. Został ślusarzem. W latach już 60. pracował jako ślusarz między innymi w Tewie Warszawskiej, więc takie historie też się zdarzały, że z jednej strony tutaj niektórzy się uśmiechali, jak mówiliśmy o ministrze Szlachcicu, który od wartownika doszedł do stanowiska ministra. No tutaj Dworakowski wykonał tą drogę, ale dwukrotnie, bo doszedł i do stanowiska przewodniczącego i z tego stanowiska wrócił do zakładów, gdzie pełnił funkcję ślusarza, więc takie historie też miały miejsce. A nie wspominam o tym, żeby tutaj chwalić się jakby biogramami, które napisałem, czy których jestem współautorem, tylko żeby uświadomić Państwu już na sam koniec, że te biogramy zamieszczone w pierwszym tomie, a w kolejnych, to nie jest tak, że tutaj autorzy wystrzelali się z najciekawszych historii w pierwszym tomie, że wydaje mi się, że, i mówię to bez kozery, że to jest chyba jeden z aktualnie najcenniejszych projektów badawczych prowadzonych, takich o szerokim spektrum, angażujący dużą ilość historyków, który właśnie obecnie jest realizowany w IPN-ie. Wydaje mi się, że jego wartość dla kolejnych, może nawet powiem górnolotnie, dla kolejnych pokoleń historyków, myślę, że będzie miała bardzo dużą wartość poznawczą. I na tym elemencie myślę, że skończę. Dziękuję tutaj moim rozmówcom. Ja bym chciała jeszcze dwa słowa, bo jak wszyscy tutaj jesteśmy w czwórkę, jesteśmy autorami biogramów, ale nie jesteśmy oczywiście jedynymi autorami. W pierwszym tomie Leksykonu swoje teksty zaprezentowało kilkunastu w sumie badaczy, i wszystkim nim ja jako redaktor oraz Witold chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za współpracę. Jesteśmy świadomi, że wspólnie w dużym gronie będziemy tworzyć kolejne tomy, ale korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić również może nowe osoby, nowych badaczy do współpracy, jak również podziękować recenzentom tomu pierwszego za ich trafne uwagi i tą jakość, którą wniosły do tego, że ten tom i ta seria wygląda w tej chwili tak, jak wygląda. Tak, to jeszcze tutaj oddam głos drugiemu redaktorowi. Ja z kolei też rzeczywiście chciałbym się przyłączyć do podziękowań i myślę, że warto też powiedzieć, co planujemy dalej, bo oczywiście to nie jest tak, że się ukazał pierwszy tom i następny będzie za dekadę, tylko plany są troszeczkę inne. To znaczy sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie pod koniec tego roku ukaże się tom drugi. Tom drugi przeszedł już pozytywnie proces recenzyjny. W tej chwili autorzy, z którymi współpracujemy, uzupełniają te swoje biogramy, czasami coś tam poprawiają. My zbieramy jeszcze ilustracje, podpisy i tak dalej. W każdym razie jest pełna szansa na to, że tom drugi ukaże się pod koniec tego roku, a z kolei tom trzeci mamy już bardzo dużo materiału zebranego i wygląda na to, że zanim będzie wiosna, oddamy go do recenzji. Czyli z kolei w kolejnym roku byłby tom trzeci. Taki mamy na razie plan. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyło. W każdym razie ta praca nad Leksykonem to jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie. Bardzo wiele nas to nauczyło jako badaczy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o coś, czego uczymy się na studiach, a o czym czasem się zapomina, czyli krytykę źródeł. To, co wspomniała Magda, właśnie problem związany z tym, że mamy przed sobą oto dokumenty, które właściwie trudno czasem z czymś innym zestawić, ale jednak próbujemy te rzeczy robić, bo po prostu się potem właśnie okazuje, że ci ludzie czasem wiodą podwójne życie albo wiedli przynajmniej przez pewien czas. My niekiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy oni na przykład się posługują terminologią późniejszą dla opisania jakiegoś zjawiska. W związku z czym my też musimy bardzo uważać, i to jest zresztą niesamowicie trudne, żeby po prostu uchwycić to, jak się w danym momencie niektóre struktury nazywały. Jak ktoś nam opisuje jakieś struktury konspiracyjne i jest tam jakiś enigmatyczny pseudonim, albo na przykład nazwisko jakiegoś sowieckiego oficera, no to my jednak próbujemy do tych informacji docierać. Czasem nam się to nie udaje, czasem jesteśmy zadowoleni, bo się okazuje właśnie, że odkrywamy jakieś elementy, o których nie wiedzieliśmy. W każdym razie chciałbym podkreślić, że to jest właśnie zbiór, który jest zbiorem, który jakby będzie, nasza wiedza się coraz bardziej powiększa i wydaje mi się, że jest szansa na to, że te dalsze tomy, w momencie, kiedy także badacze zobaczą wreszcie jakby ten produkt finalny, o co tutaj chodzi, myślę, że to jest seria wydawnicza, która może być rzeczywiście bardzo ciekawa i tak jak też wspomnieliśmy z Magdą,
Magdą nam by bardzo zależało na tym, żeby to było jednak przyswajalne dla czytelnika. Staramy się nad tym pracować, aczkolwiek oczywiście szanujemy wrażliwość poszczególnych autorów. My też nie ingerujemy w niektóre ich sformułowania, jakby ich punkt widzenia przesadnie, chociaż oczywiście niekiedy wskazujemy jakieś własne uwagi. Po prostu dlatego, że chcemy, żeby jednak jakość tego leksykonu była rzeczywiście dobra. Jak mówię, początkowo byliśmy rzeczywiście przestraszeni skalą zagadnień, z którymi się musieliśmy zmierzyć, ale wydaje mi się, że efekt jest całkiem miły dla oka i mam nadzieję, że Państwu też się będzie podobał. Ja jeszcze a propos tego, co Witek mówił, że z tej metodologicznego punktu widzenia, że rzeczywiście warto szukać źródeł w miejscach, gdzie nam się wydaje, że one, że nic nie ma. Bo leksykon właśnie pokazał, te biogramy pokazały, że warto było grzebać tam, gdzie wydawało się, że niczego nie ma. A z punktu widzenia autora to chciałbym też podziękować dwójce redaktorów tomu, że to wszystko tak sprawnie przebiegło, no i mamy efekt finalny w postaci bardzo solidnej, bardzo ciekawej publikacji. Dziękuję bardzo. To już kończąc, oczywiście dołączam się tym razem do wszystkich podziękowań i autorom, którzy być może są z nami online, redaktorom, recenzentom i wszystkim osobom, które tutaj przyczyniły się do powstania tego tomu. To przez ostatnie lata to było dość liczne grono osób, także myślę, że wszyscy się cieszą, że finalnie to już ten pierwszy tom ujrzał światło dzienne. Oczywiście zachęcamy, bo to nie jest, jak to już wybrzmiało w tym, co mówiła Magda oraz Witek Wagieński, to też jest projekt skierowany do badaczy, których interesuje ta tematyka, a nie pracują w IPN-ie. To jest jak najbardziej tutaj wskazane, jeżeli byłyby osoby zainteresowane współpracą przy kolejnych tomach, żeby właśnie nawiązywały kontakt z redaktorami i myślę, że tutaj jakieś porozumienie i zasady współpracy da się bardzo klarownie i szybko opracować. Także raz jeszcze dziękuję Państwu za to, że z nami wytrzymali. No, myślę, że już przekroczyliśmy 2 godziny, już tutaj siedzimy. No nie chcemy robić spędu w stylu nasiadówek popu, powiedzmy, przy ulicy Mokotowskiej, tak? Ale zachęcamy do lektury, bo myślę, że skoro byliśmy w stanie tutaj 2 godziny rozmawiać i nikt z nas nie jest zmęczony, a widzę po zebranych, że nawet mogliby jeszcze mówić, więc no, ja już ich może uciszę, a Państwa zachęcam do kupna książki. Jest możliwość zakupienia online lub stacjonarnie. Tom już jest fizycznie dostępny i życzę owocnej lektury. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Wam i Państwu zebranym przed ekranami. Dziękuję.